Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Trady21. Jakieś 1,5 miesiąca temu przygotowałem webinar poświęcony całości rejtom. Ja nie pisałem o nim na blogu, dlatego że ograniczyłem do niego dostęp wyłącznie do osób, które kupiły moją książkę. No, w pewien sposób osoby wydały niemałe pieniądze, zaufały mi coś, no, kupując powiedzmy coś w ciemno, no bo ostatecznie najpierw wydajesz pieniądze, później coś przeczytasz i ocenisz. Dlatego też tej grupie chciałem w jakiś sposób specjalnie podziękować. No, ja poza tym webinarem przygotowałem też mnóstwo innych materiałów dodatkowych, które udostępniałem osobom, które kupiły książki i zapewne jakiś czas będę to robił. Natomiast webinar, który przygotowałem te 1,5 miesiąca temu, uważam, że jest na tyle aktualny i na tyle wartościowy, że teraz z pewnym opóźnieniem wrzucę go po prostu na nasz na blog czy kanał na YouTubie w taki sposób, że nawet osoby, które nie korzystały z książki, nie kupiły jej z jakiejś przyczyny, żeby mogły po prostu skorzystać z tej wiedzy bez sensu, żeby ona się marnowała czy ograniczyła tylko do, no nie wiem, do grupy 15 czy tam 20 tysięcy osób. Także jeżeli nie byliście na tym webinarze i nie oglądaliście go, a macie ochotę, no to bardzo Was do tego zachęcam. Zwłaszcza, że omówiłem tam dosyć szeroko rynek globalnych rejtów. Pokazałem, jak wyglądają wyceny w Stanach Zjednoczonych, później jak wygląda na świecie z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Pokazałem kilka rejtów, przy które sam inwestuję. I co najważniejsze, pokazałem też pułapki, jakie są na rynku rejtów, dlatego że pojawiają się różnego rodzaju ETF-y na rejty, które mają przykładowo 17 czy 18% dywidendy. I w trakcie webinaru zobaczycie, czemu ja akurat nie inwestuję w tego typu instrumenty. Mówiąc wprost, z rynkiem nieruchomości ma to bardzo mało wspólnego. Jest to spekulacja na zmianę stóp procentowych, zamaskowana fasadą rejtu. Natomiast z kupnem nieruchomości i korzystaniem z później z czynsz, dochodów z czynszu najemnego, tego typu instrumenty nie mają nic wspólnego. Tak przy okazji, jak nagrywam ten wstęp, to chciałem Wam od razu zaznaczyć, że mamy czwartek i będę przygotowywał jeden krótki filmik, który w pierwszej kolejności, podobnie jak poprzednie, wyślę do osób, które kupiły książkę, ale z mojej strony będzie to takie pewne ostrzeżenie. Mianowicie, ostatnie wzrosty, zwłaszcza sprzed tych powiedzmy 10 dni, sprawiły, że rynki w krajach rozwijających się w Europie, obligacje płacące wysokie odsetki, obligacje śmieciowe, stały się w krótkim terminie bardzo, ale to bardzo drogie. Mamy bardzo wysoki poziom optymizmu i przez co w najbliższych tygodniach gwałtownie wzrosło ryzyko jakiejś korekty. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy dojdzie do tylko i wyłącznie do jakiejś korekty tych wzrostów, co byłoby oczywiście bardzo zdrowe, czy być może przed nami kolejna fala spadków, ale uważam, że powinienem coś takiego nagrać, żeby po prostu pokazać sytuację. Także jeżeli kupiliście książkę, to zapewne dostaniecie w dniu jutrzejszym, może w weekend, film z takim zastrzeżeniem, pokażę Wam, czemu akurat myślę, że teraz powinna się sytuacja drastycznie odwrócić, czyli pewnie powrócimy do jakichś spadków. A jeżeli jej nie kupiliście, no to macie mnóstwo narzędzi jak Sentiment Trader, RSI, czy po prostu pogrzebiecie trochę w sieci i pewnie dojdziecie do podobnych wniosków. Także dzięki wielkie Wam za uwagę. No i zapraszam przede wszystkim do obejrzenia tego dwugodzinnego materiału na temat inwestowania w rejty. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór, witam Was serdecznie z tej strony Trader21. Witam z małym opóźnieniem. Testowaliśmy jeszcze do końca nowe oprogramowanie. Na szczęście wszystko wygląda, że działa prawidłowo, ale tradycyjnie potwierdźcie mi proszę na czacie, czy dobrze mnie słychać. Dobra. Jest OK, także lecimy. Jeżeli chodzi o układ dzisiejszej prezentacji, to w pierwszej kolejności pokażę Wam rodzaje rejtów. Później opowiem troszkę o zagrożeniach, no bo jeżeli inwestujecie w dane aktywo, to nie możecie absolutnie tylko zachwycać się jego możliwościami, ale także musicie znać ewentualne słabe strony, zagrożenia. Być mentalnie przygotowanym na to, że coś przez jakiś czas może pójść nie tak, zwłaszcza w obliczu takiej pandemii, jaką mamy dzisiaj. Później Wam pokażę, w jaki sposób analizować rejty. A na koniec przejdziemy sobie przez kilka zarówno rejtów z Singapuru, Malezji, Hongkongu, czyli krajów, o których kilkakrotnie wspominałem,
a których nie inwestowałem wcześniej ze względu na to, że wyceny nie były na takich poziomach, jakie by mnie interesowały. A na koniec pokażę Wam kilka ETF-ów na rejty, praktycznie dające Wam ekspozycję na wszystko to, co chciałbym uzyskać. Tradycyjnie na koniec zrobimy sobie małą sesję pytań-odpowiedzi. Małą dlatego, że wiem, że oprogramowanie, z którego korzystamy, pozwala na webinary do 4 godzin, więc mam nadzieję, że się zmieścimy. Dobra, to ruszamy. W pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, omawiamy sobie rodzaje rejtów. Jest ich kilka. Pierwszy, najbardziej powszechny, to jest retail rates. Omówię je po to, żebyście mieli świadomość, w co w razie czego inwestujecie. No bo jeżeli macie przykładowo duże ETF, wejdziecie w jego specyfikę i zobaczycie tam na przykład retail, mortgage, hospitality, no to fajnie, żebyście wiedzieli, czym to się je. Retail rate, czyli po prostu handel detaliczny, czyli w większości są to większe bądź mniejsze galerie handlowe. Drugi to będzie office rate, czyli biurowce, w których po prostu właściciel REIT na przykład podnajmuje powierzchnię stricte biurową. Trzeci to są residential REIT, czyli REITy wykupujące na przykład cały wieżowiec, w którym mamy luksusowe apartamenty, które następnie są podnajmowane najemcom. Kolejny, hospitality, nie mylić ze szpitalami. To są rejty inwestujące w ośrodki hotelowe. I to zarówno hotele 4-5-gwiazdkowe, jak i tańsze. Zdarzały się na przykład sieci hosteli, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, których właścicielami były właśnie rejty. Industrial rate, czyli rejty przemysłowe. I tutaj mam na myśli zarówno duże powierzchnie magazynowe, jak i stricte budynki przemysłowe. Dlatego, że często jest tak, że jeżeli macie na przykład fabrykę, macie linię produkcyjną, niekoniecznie chcecie wszystko kupować. Interesuje Was to, żeby jak najmniej pieniędzy wyłożyć na swoją inwestycję i jesteście w stanie porozumieć się z danym rejtem, żeby zbudował dla Was biura, zbudował dla Was halę, dajecie odpowiednie zabezpieczenia, płacicie za coś z góry i Wy dzięki temu nie ponosicie dużych kosztów na stworzenie całej infrastruktury, dostarcza to REIT, a REIT z tego po prostu ma kilka procent w ujęciu rocznym, bądź trochę więcej, jeżeli się na przykład zalewaruje kredytem. Jeżeli chodzi o REITy przemysłowe, to powiem szczerze, że mi akurat podobają się one ze względu na to, że na magazyny najprawdopodobniej będziemy mieli coraz większe zapotrzebowanie, co jest związane z przejściem z handlu detalicznego w kierunku większego udziału handlu online. Ale o tym powiem w dalszej części. Kolejny rate to jest healthcare, czyli inflacją. Ale healthcare rate nie ograniczają się tylko i wyłącznie do budynków szpitalnych. Coraz większy udział ogólnie w wielu zachodnich, tych najbardziej rozwiniętych społeczeństwach dominował przez lata model 2 plus 1 bądź 2 plus 2. Efekt jest taki, że nie zawsze jedno dziecko przypadające na dwójkę rodziców będzie w stanie się nimi w jakiś sposób zająć i z dużym prawdopodobieństwem te bogatsze społeczeństwa przejdą na model, w którym po prostu starsze osoby przenoszą się do dużych, dobrych ośrodków, w których po prostu spędzają czas i dożywają ostatnich lat wraz ze swoimi rówieśnikami. Dostałem informację, że coś przerywa. Nie wiem, Tomek, potwierdź, jak jest w tym momencie. Bądź jeżeli możecie, dajcie znać na czacie, jak mnie słychać. Kurczę. No właśnie, po to zmieniliśmy oprogramowanie, żeby nie było problemu z urywaniem dźwięku. Być może jest zbyt duże obciążenie, bo w tym momencie jest już ponad nas 2000 osób. Dobrze, czy ktoś może w tym momencie napisać, jak mnie słychać? O. Dobra, teraz już jest dobrze. Więc omówię po prostu healthcare rate i ewentualnie tą część po prostu dogramy. Healthcare rate to są rate specjalizujące się głównie w podnajmowaniu szpitali. Wygląda to na tej zasadzie, że operator szpitalu,
szpitala. Zazwyczaj bardzo duża firma w krajach, w których opieka medyczna jest całkowicie sprywatyzowana i całkowicie w większości, chce utworzyć szpital, ale nie chce koniecznie wykładać jakichś gigantycznych środków na budowę całej infrastruktury. Podobnie jak w Industrial REIT, więc dogaduje się z REIT-em i REIT buduje dla niego całą infrastrukturę, która jest później podnajmowana. Czyli REIT uzyskuje przychody z wynajmu, a dzięki czemu operator szpitala nie ma problemu w stylu naraz musi wyrzucić dwa czy trzykrotnie więcej kasy niż ze względu na budowę całego ośrodka. Healthcare REIT inwestują też bardzo dużo środków w ośrodki opieki nad osobami starszymi. To jest generalnie trend, który moim zdaniem się będzie bardzo rozwijał, szczególnie w zachodnich społeczeństwach, ze względu na model rodziny, czyli 2 plus 1. Model, w którym na dwójkę rodziców przypada załóżmy jedno dziecko, czyli wraz ze starzeniem się społeczeństwa wiele osób starszych, może inaczej, wiele osób starszych nie będzie mogło liczyć na wsparcie czy opiekę ze strony swoich dzieci, bo albo ich po prostu nie ma, albo jedno dziecko nie jest w stanie się skutecznie opiekować dwójką rodziców. W bogatych społeczeństwach jednocześnie będzie możliwość sfinansowania opieki czy spędzenia tych ostatnich lat życia w miarę wysokim poziomie w wielu ośrodkach, tak jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. To jest na przykład kraj, w którym tego typu modele REIT-u działają od wielu lat. I dla wielu osób jest czymś normalnym, że powiedzmy po przekroczeniu, nie wiem, 75 roku życia, kiedy potrzebują opieki medycznej, przenoszą się po prostu do ośrodków opieki dla osób starszych, gdzie mają swoich rówieśników, dzięki czemu przynajmniej nie są sami. I tam mają zarówno w miarę komfortowe warunki mieszkania, jak i ewentualnie też opiekę medyczną. I tym się między innymi też zajmują healthcare rate'y. Ostatni REIT, całkowicie inny niż wszystkie wcześniejsze, które Wam omówiłem, to są mortgage REIT. To są REIT-y całkowicie inaczej działające, co do których jestem bardzo tak ostrożnie nastawiony. Czemu? Dlatego, że każdy REIT, który wcześniej Wam mówiłem, nieważne czy to był REIT inwestujący w hotele, w apartamentowce, w magazyny, to były fundusze, które rzeczywiście kupowały jakąś nieruchomość i zarabiały na jej podnajmie. Czyli dokładnie tak, jakbyście chcieli sobie kupić lokal komercyjny. Natomiast mortgage REIT zarabiają na skupowaniu kredytów hipotecznych, zarówno finansujących nieruchomości mieszkalne, jak i kredytów pod nieruchomości komercyjne. I zarabiają na różnicy w oprocentowaniu. Czyli jeżeli chcecie pobudować biurowiec duży, na przykład w kraju rozwiniętym, gdzie mamy dobrze rozwinięty system stałych stóp procentowych, to wasz kredyt mniej więcej kosztuje was tyle, co oprocentowanie 30-letnich obligacji rządowych. Przyjmijmy, że jest to 2 czy 3% w chwili obecnej. Jednocześnie, jako dość duży podmiot, finansujecie się na rynku krótkoterminowym, czyli pożyczacie wy kapitał na rynku krótkoterminowym, płacąc za ten kapitał powiedzmy 0,5% czy 1% odsetek, a jednocześnie otrzymujecie ten strumień odsetek na poziomie dużo wyższym. To jest twierdzi, 2% to jest mało, ale 2% różnicy zalewarowane powiedzmy 4, 5, 8 potrafi dać naprawdę bardzo przyzwoite zyski, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie mamy dużą różnicę pomiędzy stopami długoterminowymi a krótkoterminowymi, a ostatnio jak widzieliście odwracała nam się kilkakrotnie krzywa dochodowości. Więc na mortgage rate zwrócę jeszcze uwagę później, ale w tym momencie chciałem tylko podkreślić, że jest całkiem inny rodzaj rate'u niż wszystkie poprzednie wymienione. Więc jeżeli widzicie gdzieś mortgage rate, to od razu powinna Wam się zapalić czerwona lampka, że to nie jest typowy fundusz inwestujący w nieruchomości komercyjne, który je podwynajmuje, tylko jest to coś, jest to fundusz spekulujący na rynku długu. Dobra, dajcie mi teraz chwilkę, podejrzę jak jest na czacie. Dobra, jest ok, pomogło, czyli lecimy dalej.
Wspomniałem Wam już na początku o zagrożeniach związanych z inwestowaniem w rejty. Mimo, że ja docelowo chcę mieć 20, może nawet 25% kapitału w rejtach, no to jestem świadomy, że najbliższy rok, najbliższe 2 lata mogą nie być za ciekawe. Czemu? Przede wszystkim ze względu na zamknięcie gospodarki wynikające z koronawirusa. No, efekt jest taki, że mieliśmy już konkretną panikę pomiędzy 20 lutego a początkiem kwietnia. Większość indeksów światowych tąpnęła i to niesamowicie. Większość z nich pospadała 20-30%, co jak na tak krótki okres jest bardzo gwałtownym spadkiem. Jest to związane z tym, że mamy globalną recesję, co zawdzięczamy zamknięciu ponad 1 miliarda osób w domach. Zmierzam do tego, że nikt tak naprawdę nie wie, jak będą wyglądały wszystkie wskaźniki gospodarcze. Czy gospodarka faktycznie się będzie rozwijać, czy będzie się kurczyć. Jeżeli się będzie kurczyć, to rzeczywiście w jakim stopniu. Natomiast to, na co powinniśmy się ewidentnie przygotować, to są bardzo gwałtowne zmiany cen na rynkach finansowych. To, co widzicie tutaj, to jest wykres porównawczy 3 rejtów. Kolorem czerwonym zaznaczyłem Wam ETF na rejt na Stany Zjednoczone, kolorem niebieskim na świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, kolorem zielonym ETF, który mam w swoim portfelu. W każdym razie, to co mamy tutaj, to jest zjazd, tak jak powiedziałem, od 20 lutego do 23 marca. Zobaczcie, w ciągu raptem miesiąca neutralnie wycenione ETF-y spadły 38%. Ten skrajnie drogi spadł 42%. One częściowo się odbudowały. To jest ciekawe, że w tym miejscu mieliśmy akurat pierwszy webinar dla osób, które kupiły książkę, więc jeżeli zakupiły te rejty, no to dzisiaj już się mogą kilkunastoprocentowym zyskiem cieszyć. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja przypuszczam, że do czasu listopadowych wyborów będziemy mieli w miarę spokój na rynkach finansowych. To, że mi się tak wydaje, nie znaczy, że do tego dojdzie. Jeżeli nawet po takich spadkach, czyli dzisiaj powiedzmy 30% poniżej szczytów, kupimy te rejty, to musimy mieć z tyłu głowy, że taki zjazd jak najbardziej jest możliwy. Dlatego, że jeżeli globalna recesja pojawi się w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Unii Europejskiej i to będą naprawdę duże wartości, to rejty mogą tąpnąć o kolejne 30%. I to nie byłoby absolutnie nic dziwnego. Więc jeżeli jesteście w stanie przetrwać tymczasowy zjazd o 40%, to okej, to możecie myśleć o inwestycjach. Jeżeli nie, dajcie sobie spokój i kupcie po prostu trochę, nie wiem, złotych monet, franków szwajcarskich i ograniczcie aktywa do. Ograniczcie portfel do aktywów najmniej zmiennych. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że gospodarka zwolni. Wyobraźcie sobie teraz, co się dzieje w głowach ludzi, którzy posiadają lokale komercyjne. Jeżeli macie, nie wiem, galerię jakąś dużo handlową, macie stałe koszty. Pewnych kosztów nie da się okroić. No, ludzi nie jesteście w stanie zwolnić z dnia na dzień, zresztą ich nie zwalniacie, dlatego że ich będziecie potrzebowali, jak tylko rządy pozwolą otworzyć przykładowo centra handlowe. Macie gigantyczne podatki od nieruchomości, które trzeba opłacać. Budynek się starzeje i tak dalej, i tak dalej. No, to są ogromne koszty. Zmierzam do tego, że właściciele galerii handlowych w dużym stopniu rejty tracą kasę. Teoretycznie ich najemcy, właściciele sklepów, mniejszych, większych sieciówek, pojedynczych butików, nie mają w tym momencie żadnych przychodów. Więc najprawdopodobniej za jakiś czas, jak tylko się gospodarka otworzy, usłyszą oni, że czynsz, który wcześniej inkasowali, powiedzmy na poziomie 1 000 000 złotych miesięcznie, spadnie w najbliższych miesiącach do 200 tysięcy miesięcznie. Bo jeżeli nie, to im pobankrutują sklepikarze. I tak czy tak nie dostaną nic. I zmierzam do tego, że gwałtowne obniżki czynszów na najbliższy rok to będzie absolutnie standard. I tak będzie wszędzie. Powierzchnia magazynowa może jakoś specjalnie tego nie dotknie. Ale galerie handlowe, biurowce,
Hotele. No w hotelach to będzie jakaś masakra. OECD ostatnio publikowało taki raport dotyczący turystyki. Wynika z niego, że w najbliższym roku spadnie ona około 70% w stosunku do zeszłego roku. Czyli na przykład miejsce, w którym ja mieszkam, no Baleary, doznają spadku, przypuszczam, że 85, może o 90%. Mowa o spadku przychodów. Dlatego, że jeżeli o 70% przyjeżdża mniej turystów, to ta sama ilość hoteli musi powalczyć o 30% tych, którzy przyjadą. Więc skoro wcześniej mieli obłożenie na poziomie 100%, czy blisko 100%, a dzisiaj będą mieli tylko na poziomie 30%, to każdy z nich będzie obniżał cenę, żeby powalczyć o tych 30%. Więc oprócz tego, że przyjedzie o 70% turystów mniej, to jeszcze zapłacą oni najprawdopodobniej ceny zredukowane co najmniej o 50%. Czyli tak czy tak, nieważne które rejty, nieważne czy to będą poszczególne rejty, czy ETF-y na rejty, doznają bardzo silnego spadku przychodów. To, co Wam tutaj pokazuję, to jest spadek przychodów w ujęciu rocznym dla 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. S&P 500. Zobaczcie, tutaj mamy rok 2009. Czyli w odniesieniu rok do roku przychody, przepraszam, nie przychody, dochody spadły o 90%. Czyli jeżeli wszystkie spółki z S&P 500, przypuśćmy, zarabiały 100 miliardów, to te 100 miliardów skurczyło się do 10 miliardów w szczycie kryzysu. A teraz zobaczcie, jak to wyglądało na przestrzeni poszczególnych lat. 91, powiedzmy, dolarów zysku na akcję, 104 rok później, 81, 18. Czyli mamy spadek, no gigantyczny, o 80% w ujęciu rocznym. Co nam to mówi? Że w roku 2007 spółki z S&P 500 zarobiły 5 razy więcej niż w roku 2008. W szczycie Bessy, czy w szczycie recesji, ten spadek przekroczył 90%. Rok później, czyli w 2009, już mieliśmy ponad trzykrotny wzrost zysków niż w roku poprzedzającym. Później wróciliśmy na normalne tory. 91, 99, 97, 110 i tak dalej. Zmierzam do tego, że ten spadek, z którym będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych miesięcy, on nie potrwa długo. On jest bardzo gwałtowny teraz, ale najprawdopodobniej będziemy mieli równie gwałtowne odbicie. I najbliższy rok będzie ciężki. Ale dzięki temu, że będzie ciężki i dzięki temu, że ceny rejtów pospadały do tej pory o 28%, możemy je kupić w miarę na sensownym poziomie i zapewnić sobie przyzwoitą dywidendę na kolejne kilka lat. No bo jeżeli kupujecie lokal na wynajem, no to kupujecie go po to, żeby go odsprzedać 2 czy 3 miesiące później? No nie, kupujecie go dla tych powiedzmy 8 czy 10% odsetek przez kolejne lata i dla zabezpieczenia kapitału przed inflacją. Kolejne zagrożenie związane z inwestowaniem w rejtami to jest rozwój home office. Wszyscy moi pracownicy, a jest ich sporo, z każdym rokiem coraz więcej, pracują z domów, dlatego że ludzie pracujący z domów są dużo bardziej wydajni. Wiadomo, nie każdy może pracować, nie każdy może się zmobilizować do tego. I większość menadżerów nie wyobrażała sobie, żeby ich pracownicy pracowali z domów. Natomiast obecna sytuacja wymusiła to w pewien sposób. Więc ci ludzie, którzy do tej pory siedzieli w biurze, najprawdopodobniej ci, którzy się sprawdzili, będą mogli pracować z domu. Będą mieli określone zadania do zrobienia. Być może część firm przejdzie na taki system jak największe korporacje, gdzie przykładowo 4 dni pracujesz w biurze, 5 dzień możesz pracować z domu, albo zrobią to w systemie 3-2. Zmierzam do tego, że spadnie zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. I to jest coś, co się zmieni. To jest trend moim zdaniem nie do zatrzymania. No bo wyobraźcie sobie jedną rzecz. Jeżeli pracując z domu, może inaczej, jeżeli pracujecie z domu, to nie musicie dojechać do pracy, nie musicie wrócić. Czyli jesteście w dużym mieście, realnie 1,5 godziny
Macie ekstra 1,5 godziny dziennie dla siebie. Nikt ci nie chodzi po głowie, nikt ci nie rozprasza, nikt cię nie wyciąga, nie wiem, do kuchni na papierosa, czyli teoretycznie masz 1,5 godziny dla siebie, ale jednocześnie wiesz, że jeżeli swoją pracę wykonasz szybciej, to teoretycznie możesz mieć ekstra godzinę na nie wiem, odpoczynek, na ćwiczenia, cokolwiek. Więc wiele osób swoją pracę wykona realnie w 7 godzin zamiast 9 godzin. Czemu mówię o 9 czy 9,5? No bo jeżeli ludzie do tej pory pracowali 8 godzin w normalnym systemie plus 1,5 godziny tracili na dojazd, to praca im realnie pochłaniała powiedzmy 9,5 godziny. Teraz przypuszczam, że mogą tą samą pracę wykonać bez konieczności dojazdu w 7. To zwiększa wydajność i jednocześnie generuje oszczędności dla pracodawcy. I wielu menadżerów to zauważy. I to jest trend, którego moim zdaniem się nie zatrzyma, ale to jest chyba bardzo dobry trend. Przynajmniej w mojej ocenie. Kolejny trend to jest to, o czym wspomniałem, czyli rozwój handlu online. Do tej pory wiele osób wolało iść do galerii handlowej, bądź nie miał zaufania do, nie wiem, do systemu w stylu Amazon czy Allegro. Teraz ze względu na kwarantannę coraz większa część osób będzie korzystała z tego. Kwarantanna wymusiła pewne rozwiązania, z których część najprawdopodobniej pozostanie z nami na wiele lat. To jest piekielnie ważna rzecz. I tej grafice chcę poświęcić trochę więcej czasu. Wielu z Was ją doskonale kojarzy. Czy z książki, czy z bloga, dlatego że ja ją wielokrotnie przytaczałem. W każdym razie, na co chcę zwrócić uwagę. Kolor szary, czyli globalne rejty. Jak sobie dają radę? Otóż jeżeli nam spada inflacja, dają sobie radę dobrze. 11% rosną mniej więcej w otoczeniu spadającej inflacji. Jeżeli mamy stabilną inflację, no to mniej więcej generują, bądź generowały 5% zwrotu. Podczas rosnącej inflacji ich notowania spadały historycznie. I teraz zastanówcie się, czemu spadały. Otóż jeżeli mamy taką sytuację jak dzisiaj, mamy historycznie niskie stopy procentowe, możecie zaciągnąć łatwo kredyt, płacąc za niego powiedzmy 3% rocznie. Przypuśćmy jednak, że inflacja wzrosła do 10%. W normalnych warunkach Rada Polityki Pieniężnej czy banki centralne w innych krajach powinny podnieść stopy procentowe, więc automatycznie kredyt stałby się mniej dostępny. Skoro lokal przykładowo na wynajem generował Wam 6%, a mieliście 3% kosztów kredytu, no to opłacało się wziąć kredyt. Jeżeli jednak ten sam lokal generuje Wam 6% zwrotu z inwestycji, ale kredyt Was kosztuje 8 czy 9%, no to już mało kto się decyduje na zakup lokalu na wynajem czy rejtu. Tym samym przy rosnących stopach procentowych, czyli rosnącej inflacji, rejty stawały się mniej atrakcyjne, a inflacja nam będzie rosła. My dno inflacyjne osiągnęliśmy pomiędzy 2015 a 2016 rokiem. Inflacja nam rosła przez ostatnie kilka lat. Teraz zapewne będziemy mieli krótkotrwały epizod deflacyjny. Deflacja to może za dużo powiedziane, ale inflacja, która nam rosła ostatnio w Polsce na poziomie 5% CPI, czyli realna bardziej 7-8, teraz pewnie spowolni na chwilę. Może do 1%, może do 2%, do 3%. No jest zbyt dużo czynników, żeby to dokładnie prognozować. Nie da się tego. Natomiast działania banków centralnych ewidentnie zmierzają do tego, żeby tą inflację podbić. Tyle, że ja uważam, że wraz ze wzrostem inflacji nie pójdzie wzrost stóp procentowych i kredyty nie będą, oprocentowanie od kredytów nie będzie rosło tak, jak rosło w przeszłości. Dlatego, że banki centralne chcą zdewaluować całe zadłużenie, które narosło przez lata. Zobaczcie, co się dzieje z oprocentowaniem długoletnich czy dziesięcioletnich obligacji. W ostatnim czasie, mimo dużych problemów na rynkach finansowych, mimo rosnącej inflacji, ono spada. Tutaj macie Niemcy, Japonię, Stany Zjednoczone. Niemieckie obligacje mają 0,41 negatywną rentowność. Japonia utrzymuje rentowność dziesięciolatków na poziomie zera przez ostatnie 4 lata. Najprawdopodobniej w wyniku dodruku do zera zostanie sprowadzona też rentowność obligacji amerykańskich, dlatego że skoro cały świat tak robi, to czemu Stany Zjednoczone miałyby tego nie robić? No,
Trump chce mieć kolejne 200-300 miliardów na finansowanie różnego rodzaju projektów, a które przy wyższych stopach procentowych musiałby odprowadzić do osób, czy do instytucji posiadających obligacje. Mówiąc wprost, im niższa rentowność obligacji, tym mniejszy koszt obsługi długu. To jest jednak miecz, który ma, no, to jest broń obosieczna, tak to nazwijmy. Bo z jednej strony mamy zerowy koszt obsługi długu po stronie budżetu, bardzo niski koszt zadłużania się kredytobiorców, ale jednocześnie ludzie, którzy powinni mieć możliwość zabezpieczenia pieniędzy na przyszłość, są okradani inflacją. No bo w jaki sposób utrzymać siłę nabywczą waszych pieniędzy, jeżeli macie 5% oficjalnej inflacji, a jednocześnie obligacje nie płacą wam kompletnie nic. I to nie jest tylko case krajów rozwiniętych. Tutaj macie na przykład Hongkong, Indie, Malezję czy Filipiny. Tu przynajmniej są jeszcze jakiekolwiek odsetki. W Indiach mamy na przykład pozytywne stopy procentowe. Ale moim zdaniem trend jest taki, że w większości krajów będziemy mieli obniżki stóp procentowych. One zostaną sprowadzone w okolice zera i jednocześnie banki centralne wielu krajów będą drukowały walutę tylko po to, żeby skupić dług, podbić jego cenę i tym samym obniżyć rentowność obligacji. No zobaczcie, tak wygląda rentowność 10 najbardziej popularnych polskich obligacji, czyli 10-latek. Na przestrzeni ostatnich, no, 10 lat. Przecież to jest chore. W 2015 roku mieliśmy minimum inflacyjne. Wraz z inflacją rosła rentowność polskich obligacji. Później zaczęły się pewne manipulacje. Ostatnio wręcz złamał konstytucję NBP i zaczął bezpośrednio skupować obligacje po to, żeby dostarczyć środków do budżetu. To stwierdzi to dobrze, nie musimy się zadłużać u międzynarodowej finansjery i płacimy tylko 1,5% odsetek. No tak, tylko dla rządu to jest dobre. Tyle, że rząd po pierwsze nie ma nigdy swoich pieniędzy. Ma pieniądze nasze, z podatku. Druga rzecz, rząd zawsze pieniądze wydaje nieefektywnie. I do tej pory, kiedy mieliśmy w miarę normalną sytuację, tak powiedzmy pod koniec lat 90., rosła inflacja, podnoszono stopy procentowe, koszt obsługi długu był na tyle wysoki, że hamował zapędy polityków do dalszego zwiększania zadłużenia. A dzisiaj nie mamy czegoś takiego. Mamy bank centralny, który może sobie dodrukować dowolną ilość waluty, za którą może skupić dowolną ilość długu, aby sprowadzić rentowność obligacji do poziomu zero. I to jest moim zdaniem plan banków centralnych. Zresztą on jest realizowany. Ja o tym od wielu, wielu lat mówię. Natomiast dzisiaj już mamy ewidentne tego efekty. Puenta jest taka. Inflacja w kolejnych latach nam będzie rosła. I to, co wam pokazałem na tym wykresie, dużo ich jest. Niekoniecznie musi mieć zastosowanie. Możemy mieć okres rosnącej inflacji, co jest bardziej pewne, i jednocześnie będziemy mieli zerowe stopy procentowe po to, żeby zdewaluować zadłużenie. Dlatego między innymi zainteresowałem się rejtami. Wcześniej starałem się trzymać od nich z daleka, bo uważałem, że wraz ze wzrostem inflacji banki centralne niektóre mogą podnosić trochę stopy procentowe albo stracą nad nimi kontrolę. Natomiast case Japonii pokazuje, że możecie, mając aprobatę Banku Rozrachunków Międzynarodowych Bazylei, wydrukować gigantyczną ilość waluty, odpowiadającą mniej więcej za PKB waszego kraju, skupić 75% wszystkich obligacji. I jakie znaczenie ma, czy dług Japonii jest na poziomie 200%, 300% czy 100%, skoro tak czy tak 75% wszystkich obligacji jest w ręku banków centralnych. Także, dobra, idziemy dalej.
Jak analizować rejty? Generalnie wskaźników macie kilka. Pierwszym, najbardziej znanym, jest cena do wartości księgowej i to jest wskaźnik, który dosyć dobrze oddaje sytuację. Drugi to jest wskaźnik, który w przypadku rejtów zastępuje cenę do zysku. Cena do zysku się świetnie sprawdza w przypadku akcji, podobnie jak CAPE. Z pewną dozą ostrożności należy podchodzić do ceny do zysku w okresach recesji, dlatego że jak widzieliście, zyski potrafią spaść o 90%, czyli automatycznie z ceny do zysku 10 robi nam się cena do zysku 100, co nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z drogimi akcjami, a wręcz może być odwrotnie. Dlatego też w przypadku rejtów jest wskaźnik, który dużo, dużo lepiej oddaje sytuację. Jest to FFO, czyli Funds From Operation, który mówi nam, ile dany rejt zarabia tak naprawdę na wynajmie z nieruchomości. W jaki sposób się to liczy? Mamy przychody z wynajmu, odejmujemy od tego różne koszty, dodajemy do tego amortyzację. Czym jest amortyzacja? Jeżeli kupujecie budynek, czy budujecie go, no to zasady księgowe pozwalają wam na odliczenie części wartości budynku w kolejnym roku, czy wrzucenie go w koszty. Chodzi o to, że budynek się starzeje. Budżet chce mieć, czy politycy chcą mieć jak najwięcej podatków, więc nie pozwalają wam od razu wrzucić całego kosztów związanych z całym budynkiem w koszty, tylko będą te koszty rozkładać w zależności od kraju, w zależności od jurysdykcji na 20, na 10, na 30 czy 40 lat. No, ile krajów, tyle różnych zasad. W każdym razie do przychodu netto doliczamy amortyzację. Później doliczamy deprecjację. Czym jest deprecjacja? Wyobraźcie sobie, że mieliście mieszkanie w Warszawie, i w pewnym momencie postawiono, wybudowano wam linię metra tuż przy waszym mieszkaniu. Co się stanie? Wzrośnie wartość waszego mieszkania. I w drugą stronę też to działa. Jeżeli budynek się starzeje, dzielnica się starzeje, to automatycznie obniża się też wartość takiego budynku. I to jest właśnie deprecjacja. I uzyskujemy dochód netto, powiększona amortyzacja i deprecjacja, ale jednocześnie wyłączamy z wyliczeń zarówno zakupy, jak i sprzedaży nieruchomości. No bo jeżeli przykładowo mamy, nie wiem, 1 000 000 zł dochodu z czynszu, mamy kilka nieruchomości, ale decydujemy się, że jedną z nich sprzedamy, no to sprzedamy ją powiedzmy za 5 milionów. No to w jednym roku okazuje się, że mieliśmy, może inaczej, przez lata mieliśmy 1 000 000 000 000 dochodu, a nagle mamy 7. Czy te 7 możemy utrzymać? Nie, dlatego że ta sprzedaż nieruchomości to był jednorazowy przychód, który w kolejnym roku się nie powtórzy. Dlatego musimy to usunąć. Więc Funds from Operation jest jednym z lepszych wskaźników pokazujących nam, ile rzeczywiście nasz rejt zarabia na swojej bieżącej działalności. Teraz kilka przykładowych rejtów z USA. W jaki sposób je analizować? Mamy Simon Property Group, którego dosyć długo kiedyś shortowałem. Później mamy American Campus, Columbia i Prolongis. Jak wyglądają wskaźniki? Cena do zysku Simon Property Group 7. No, prawie 8. Przyzwoicie. Cena do Funds from Operation 4,5, rewelacja bym powiedział. Kolejnym wskaźnikiem jest Earning Enterprise Value, czyli wartość przedsiębiorstwa podzielona przez EBITDA, czyli przychód po zyski, przepraszam, po odliczeniu odsetek, deprecjacji, podatkach i amortyzacji, w dużym uproszczeniu. On nam pokazuje, ile razy więcej jest wyceniane nasze przedsiębiorstwo w stosunku do zysku, tak nazwijmy go, z działalności operacyjnej. To, na co musimy zwrócić uwagę, no to cena do wartości księgowej 6,48. Piekielnie dużo, zwłaszcza że konkurenci mają 1,3, 0,5 bądź 2.
coś, czym powinno przerażać, jest debt to equity. To pokazuje, ile razy firma ma więcej długu w stosunku do wartości aktywów, czyli jak bardzo jest zalewarowana. I w przypadku Simon Property Group mamy aż 800. W Singapurze rejty nie mogą zadłużać się bardziej niż na 45%. Tu mamy 800. Więc może dojść do sytuacji, w której nagle kredytobiorcy wypowiedzą, czy to kredyty, czy będzie problem z rolowaniem długu, czy na przykład fundusz nie będzie w stanie obligacji korporacyjnej wykupić na czas. Kolejny przykład. American Campus. Nieruchomości mieszkalne. Cena do zysku 50. Czyli coś jest nie tak, mimo że funds from operation jest na poziomie 13. Earnings value, enterprise value do EBIT jest 17. No ale tu znowu mamy bardzo duże zadłużenie. Kolejny, Columbia. Tu mamy totalne rozwarstwienie. Funds from operation jest na poziomie 8. Cena do zysku 130, czyli bardzo możliwe, że w ostatnim czasie odliczono jakieś straty. Nie wiadomo z czego wynikające. Skoro straty nagle zaksięgowano, no to spadła cena do zysku i jednocześnie podbiło nam to ten wskaźnik. W każdym razie nie ma jednego sensownie wyglądającego rejtu w Stanach Zjednoczonych. Teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz odnośnie Simon Property Group. No bo moglibyście zobaczyć, że jest tani. Pod względem ceny do zysku, funds from operation, czy wartości przedsiębiorstwa w relacji do EBITDA. To jest to. Zobaczcie, co się stało z akcjami Simon Property Group. One są w tym momencie po gigantycznych spadkach, dlatego też te wskaźniki, które mamy tutaj, wyglądają prawidłowo. Dzisiaj Simon Property Group jest o 80% niżej niż był jeszcze w 2017 roku. Teraz zastanówcie się przez chwilę, co ja tutaj zaznaczyłem. O co chodzi z tym 19 rokiem? To jest między styczniem 19 a grudniem. Jeżeli wiecie, dobrze, jeżeli nie, to tu mam dla was odpowiedź. Zysk, który jest ujęty przy wyliczeniu tych wskaźników, dotyczy ostatnich czterech księgowych kwartałów. Nie to, przepraszam. Za zeszły rok firmy mają czas do złożenia sprawozdań zazwyczaj do końca kwietnia. Czyli tak naprawdę wskaźniki, które tam widzieliście, bazują na zysku za ostatnie 12 miesięcy, ale ostatnie 12 księgowe. Czyli jeszcze, skoro mamy kwiecień, to firmy, patrz, rejty, nie musiały wykazać zysku za czwarty kwartał 2019 roku. A nawet jeżeli to już zrobiły z jakichś przyczyn, to te wszystkie zyski ujęte w wyliczeniu dotyczą 2019 roku, kiedy mieliśmy jeszcze wysokie przychody i tym samym wysokie zyski. I przy tak silnie zalewarowanym funduszu, jakim jest Simon Property Group, a ten lewar wynosił tam prawie 8 do 1. Momencik, wyłączę tutaj pewną rzecz. 8 do 1. Wystarczyło małe zamieszanie na rynkach finansowych, no może nie tak małe, żeby notowania poleciały ze 150 na 52. Także uważajcie bardzo na silnie zalewarowane fundusze. Dlatego też, że do tej pory, jak je analizujecie, to każdy z nich chce pokazać jak największe zyski. Ale to będą zyski w odniesieniu do 2019 roku. Dlatego, że czy to do wyliczenia funds from operation, czy ceny do zysku, czy do EBITDA, posługujemy się ostatnimi 12 miesiącami. Ale jeżeli mamy w tym momencie kwiecień, to ostatni tak naprawdę zaksięgowany kwartał to będzie albo trzeci kwartał 2019 roku, albo może czwarty w niektórych przypadkach. Także w żadnych wyliczeniach księgowych, wyliczeniach zysków nie są jeszcze uwzględnione te zastoje, z którymi mamy do czynienia obecnie. A tak jak widzicie tutaj,
spadek zysków może w pewnym momencie sięgnąć 90%. Ale tak jak powiedziałem, to będzie chwilowe. Kolejny, bardzo, bardzo dobry wskaźnik pokazujący, czy mamy do czynienia z rejtem drogim czy tanim, to jest współczynnik wypłaty dywidendy. Czemu akurat ta dywidenda jest taka ważna? Dlatego, że rejty w przeciwieństwie do akcji mają preferencje podatkowe. Jeżeli macie dużą firmę, międzynarodowy koncern, to będzie ExxonMobil, on musi płacić podatki od zysków korporacyjnych. Z rejtami jest inaczej. One są zwolnione z zapłaty podatku CIT, ale jest jeden warunek. Muszą wypłacić w postaci dywidendy co najmniej 75% zysku netto, a w niektórych jurysdykcjach jest to 90%. Zmierzam do tego, że prawie cały zysk, który generuje rejt, jest przekazywany akcjonariuszom, czyli automatycznie jest opodatkowywany na poziomie osób, które posiadają akcje rejtów. Ale jednocześnie rejt wypłaca praktycznie cały zysk. Taki Exxon w zależności od sytuacji może zdecydować. Zostawię sobie 10% zysku, resztę wypłacę, albo zrobię odwrotnie, albo w ogóle nie wypłacę dywidendy. Natomiast w przypadku rejtów większość dochodu realnie trafia do akcjonariuszy. W związku z czym im wyższy poziom wypłaty, inaczej, im wyższy poziom dywidendy, tym mamy do czynienia z tańszym rejtem. I w drugą stronę. Jeżeli mamy dywidendę na poziomie 3%, jak tutaj, bądź 4% tutaj, to znaczy, że mamy po prostu drogi rejt. W takiej sytuacji rejt jest po prostu bardzo, bardzo tani. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Mniej więcej rejty, które mnie interesują, wypłacają między 8 a 11%. Ja przyjąłem tak bardzo asekuracyjnie 8%, bo uważam, że ten poziom wypłaty dywidendy spadnie ze względu na to, że spadną przychody. Teraz wam zaznaczyłem jeszcze jedną rzecz, bo ktoś może stwierdzić, ja może poczekam, może nie będę na razie kupował, poczekam aż ten poziom może spadnie do 14%, wzrośnie do 14%. Zaznaczyłem wam dwie rzeczy. Kolorem zielonym zaznaczyłem okres, kiedy ten dividend yield był wyższy niż 8%. Kolorem czerwonym zaznaczyłem, kiedy był niższy. Zobaczcie, na przestrzeni dekady, mniej więcej przez półtorej roku, mieliśmy rejty wycenione atrakcyjniej niż dzisiaj względem wypłacanej dywidendy. Czyli jeżeli już dzisiaj byście tego typu rejty kupili, to kupujecie je taniej, generujecie sobie wehikuł, który będzie wam generował większą dywidendę w dłuższym terminie niż powiedzmy przez 85% czasu na przestrzeni ostatniej dekady. Ktoś może teraz pomyśleć, no dobrze, tu się ucina na 2013 roku, może to jest jakaś, nie wiem, manipulacja. Tu wziąłem inny wykres pokazujący w dłuższym terminie. Tu sięgnęliśmy do początku 2018 roku. Nie znalazłem już niestety nic dłuższego. Ale zobaczcie, jak to się wahało. Tu mieliśmy poziom 5,5%, tu 7%. I praktycznie przez większość procent czasu poziom dywidendy dla rejtów w Singapurze właśnie znajdował się w tym przedziale. Tu był wyjątkowy okres. Ta dywidenda tak gwałtownie wzrosła, dlatego że załamały się notowania rejtów na całym świecie w 2008 roku. No bo mieliśmy najpierw sławną bańkę na rynku nieruchomości, a później panikę. I mało który inwestor chciał mieć kapitał ulokowany w aktywach powiązanymi z nieruchomościami. To jest tak samo jak w 2001, 2002 czy 2003 roku. Nikt nie chciał dotykać niczego związanego z internetem. Lecimy dalej. Czyli jak widzicie, ten poziom dywidendy jest dosyć dobrym wskaźnikiem. Kolejna rzecz, to jest cena do wartości księgowej. Chciałem wam pokazać, jak wygląda cena do wartości księgowej dla globalnych rejtów, natomiast nie znalazłem niestety takiego wykresu, dlatego też przytoczę wam Singapur. Akurat Singapur ma bardzo dobrze rozwinięty rynek rejtów, dlatego że też z tamtego rynku można zaczerpnąć mnóstwo informacji. Przypominam, cena do wartości księgowej. Przez 13 lat
mniej więcej 90% czasu wahaliśmy się pomiędzy 0,8 a 1,3. Jeżeli 0,8, mogliśmy kupić REIT taniej niż wycena nieruchomości. Jeżeli 1,3, no to płaciliśmy 30% premię w stosunku do ceny aktywów. No ostatecznie kupujemy udział w przedsiębiorstwie, które działa w bardzo sensowny sposób, generuje nam przychody i zyski, przepraszam, i dzieli się sowitą dywidendą. W każdym razie zmierzam do tego, że między 0,8 a 1,3 zazwyczaj oscylowały wyceny. Tu mieliśmy znowu ten okres po bankructwie Lehmana, kiedy na chwilę, no na chwilę, 3 czy 4 miesiące nawet, mogliśmy kupić REIT-y w Singapurze za 40% ich wartości księgowej. Mega przecena. No do takich rzeczy naprawdę dochodzi podczas mega kryzysów i zazwyczaj są to wyceny raz na 20, raz na 30 lat. A teraz zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj. Zebrałem trzy kraje. Singapur, Malezję i Hongkong. W każdym przypadku mamy do czynienia z miarę wolnorynkową gospodarką. No, Singapur i Hongkong to są dwie najbardziej wolnorynkowe gospodarki na świecie. Malezja daje sobie także radę, mimo że jest to kraj islamski. Mamy bardzo wysoki poziom edukacji, bardzo wysoką konkurencyjną gospodarkę i bardzo młodą populację. A mimo wszystko jesteśmy w stanie uzyskać bardzo przyzwoite wyceny z aktywów. Zobaczcie, poziom wypłaty dywidendy uśredniony dla rejtów singapurskich to jest na dzień dzisiejszy 8,5%. Cena do wartości księgowej 0,84. Czyli jesteśmy minimalnie powyżej tego poziomu. No to był nawet poziom, przepraszam, 0,85. Czyli perfekcyjnie ta dolna linia wpisuje nam się w obecną sytuację na rynku. Zobaczcie, jak krótko. Tu przez krótki moment, około roku, i tu dosłownie na moment dotknęliśmy podobnego poziomu, na jakim dzisiaj są rejty w Singapurze. Malezja 7,53 dywidendy i 0,75% i 0,75% ceny do wartości księgowej. W Hongkongu 0,48. Czemu? Dlatego, że kryzys w Hongkongu zaczął się szybciej niż na całym świecie. W Hongkongu mieliśmy zamieszki, konkretnie powiedziałbym nawet rozruchy. Efekt był taki, że inwestorzy w panice ewakuowali się z rynku rejtów w Hongkongu, ale jednocześnie gospodarka Hongkongu też w pierwszej kolejności tąpnęła, dlatego też spadły zyski. A skoro spadły zyski przedsiębiorstw czy rejtów z Hongkongu, to automatycznie spadła też dywidenda. Czyli można powiedzieć, że kryzys pierwszy zawitał do Hongkongu, no i nie wiadomo, czy jak długo się tam utrzyma. Natomiast przy takim poziomie ceny do wartości księgowej, w mojej ocenie, powinniśmy mieć dywidendę na poziomie 13-14%. I zapewne taka by była, gdyby nie kryzys, który się po prostu tam zaczął dużo wcześniej niż w innych miejscach. Momencik, widzę, że chyba zdublował mi się wykres, tak. To jest strona, którą koniecznie chciałem Wam pokazać i mam nadzieję, że większość z Was samodzielnie ją przestudiuje. Jak wpiszecie na Google The Fifth Person, to traficie na mega kopalnię informacji poświęconą rejtom z Singapuru, Malezji i Hongkongu. To jest też screen z bieżącej strony. Teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób do tego podchodzić. Tutaj macie cenę funduszu, która nie ma dużego znaczenia. Później macie poziom dywidendy, która do Was trafia. 9%, 5, 7, 9, 7, 10, tu mamy prawie 12, bardzo przyzwoicie. Cena do wartości księgowej, mega proste. I property yield. Co oznacza property yield, a co oznacza distribution yield? Otóż, jeżeli przykładowo mamy według wartości księgowej, posiadamy załóżmy tylko jeden biurowiec, który jest wart miliard dolarów, ale z czynszy najemnych generujemy 650
dobrze liczenie, 65 milionów 300 tysięcy, czyli mamy zwrot na poziomie 6,53, to jest właśnie nasze property yield. Teraz to się może zastanowić, jak to jest możliwe, że mamy tylko 6% rentowności, a mimo wszystko fundusz wypłaca prawie 9% dywidendy. Otóż my nie kupujemy przy obecnej wycenie tego biurowca czy rejtu po 100% wartości księgowej, tylko po 85%. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest gearing ratio, czyli poziom jakby zalewarowania. Czyli jeżeli mieliśmy przykładowo, uproszczę, miliard kapitału własnych, to pożyczyliśmy kolejne, nie, przepraszam, 600 z kawałkiem, to pożyczyliśmy 33%. Czyli przykładowo 600 ponad milionów kapitału własnych i kolejne 300 z kredytu. Efekt jest taki, że poziom naszych kredytów to jest 33%. Dlatego też, skoro mamy kredyty w Singapurze, które nas powiedzmy kosztują 2% w ujęciu rocznym, a jednocześnie mamy 6% rentowności, to jesteśmy w stanie osiągnąć zysk zbliżony do 10% i jednocześnie wypłacić 9% w postaci dywidendy. Także zajrzyjcie na tą stronę, pobawcie się, bo jest ona naprawdę bardzo wartościowa. Jedną rzecz chciałem od razu Was uczulić. Jeżeli klikniecie na Malezję, to... Momencik, chyba program mi tu trochę szaleje, pozmieniał mi slajdy. Nieważne. Jeżeli traficie na Malezję, to zobaczycie, że cena do wartości księgowej jest dużo wyższa niż 0,75. Skąd się to bierze? Otóż, kiedy analizowałem rejty z Malezji, to wszystkie miały mniej więcej cenę do wartości księgowej na poziomie 0,75. Jeden z nich miał 15. Więc ktoś po prostu wyciągnął średnią, podczas gdy powinien wyciągnąć medianę. Więc żeby urealnić wyceny, po prostu usunąłem ten jeden rejt, który miał, no, jakby nie było, 20-krotnie wyższą cenę do wartości księgowej niż wszystkie pozostałe. Natomiast Singapur, Malezja czy Hongkong, czyli dane z tych regionów, są jak najbardziej rzetelnie odzerowane. Teraz może pomyślicie sobie, no dobra, wejdę na tą stronę, zobaczę tam 50 czy ileś rejtów, jakie kupić. No, kupicie je na pewno większość z nich w Exante, ale ja na przykład nie mam czasu na to. Nie chce mi się kupować 50 rejtów, więc tak na szybko wyszukałem Wam ETF-y też na rejty. Pierwszym z nich jest Lion Philips S-Rate. Tutaj macie jego ticker, SLR. On jest dostępny oczywiście w Exante. I tutaj na przykład macie jego notowanie. Jeszcze do niedawna, do marca tak naprawdę, był notowany po 1,2 dolara singapurskiego. W pewnym momencie tąpnął do 0,8. Niezły spadek naprawdę. Ostatnie miesiąc to jest ogólnie hossa na rynkach akcji, uspokojenie sytuacji. Dlatego dzisiaj jest dostępny po 0,94. Ale tak czy tak, on ma bardzo podobne wskaźniki jak do tych, które Wam pokazałem. Kolejny ETF. Nie jestem pewny jeszcze, czy uda się go dodać. Zapewne tak. Nie znalazłem go w systemie tym, w DIFie. Boże, nie w DIFie. W DIFie nie ma giełdy Singapuru. W Singapurze, w Exante. Natomiast już kilkukrotnie dodawano mi różne dziwne instrumenty, które nie były dostępne, więc przypuszczam, że ten też będzie dostępny. W każdym razie ETF na rejty Nikko's Trades Trading Asia excluding Japan w 60% lokuje kapitał w singapurskie rejty, 22,5% to jest Hongkong, później mamy Chiny, Malezję, Indonezję i jakieś tam pozostałe jeszcze kraje azjatyckie. Jest on bardzo przyzwoicie zdywersyfikowany. 38% kapitału ma w centrach handlowych. W rejtach przemysłowych jest 17%, residential, czyli apartamentowce na wynajem. Tu już jest jakiś mały udział, tam rzędu 2,5%. W większości zdywersyfikowane rejty. Czy on będzie dostępny? Tak jak powiedziałem, potwierdzenia jeszcze nie mam. Natomiast z doświadczenia mojego najprawdopodobniej on będzie jednak tam handlowany. Dajcie mi teraz jeszcze chwilkę, godzinę już mówię, zróbmy 2 minuty przerwy i do Was wracam. Dobra, lecimy dalej, witam Was ponownie.
Teraz parę słów odnośnie globalnego rynku REITów. Tak czy tak, większość z Was, który jest od dawna na blogu, wie, że ja obserwowałem głównie Azję Południowo-Wschodnią. Po pierwsze dlatego, że w Singapurze spędziłem kupę czasu. Po drugie, że rynek REITów w Hongkongu też jest bardzo dobrze rozwinięty. Stąd właśnie były te dwa kraje na początek. Natomiast no, nie samą Azją człowiek żyje. Generalnie rynek REITów jest bardzo dobrze rozwinięty praktycznie na całym świecie. Nazwijmy to w zachodnim świecie. Stany Zjednoczone, Kanada, troszkę Meksyk. Brazylia dopiero raczkuje. Afrykę bym sobie odpuścił ze względu na to, że mamy tak naprawdę tylko do dyspozycji Nigerię, która i tak jest niebezpiecznym krajem. RPA ze względu na ludzi, którzy tam rządzą, którzy mają gdzieś poszanowanie własności, absolutnie unikam jak ognia. Mamy Europę Zachodnią, gdzie mamy dosyć dobre wyceny. I mamy Australię i Japonię, no, gdzie absolutnie tanio nie jest. Natomiast prawda jest taka, że nawet gdybyśmy mieli przykładowo rejty japońskie, no to zastanówcie się, czy wolelibyście w obliczu obligacji nic nie płacących od lat trzymać kapitał w japońskim długu, czy może jednak przenieść go na rynek nieruchomości, który rok w rok będzie wam te kilka procent dywidendy wypłacał. No myślę, że odpowiedź jest oczywista. Jeżeli przyjrzymy się tak w ujęciu procentowym, no to zdecydowanie Amerykanie tutaj zdominowali. No 55% wszystkich rejtów to są Stany Zjednoczone. Mowa tu o ujęciu wartościowym, ale też te rejty są tam niesamowicie przewartościowane. No ale tak czy tak, jeżeli porównamy kapitał, no to ponad 50% przypada na Stany Zjednoczone. Mały udział mają Kanada, Hongkong 6%, Japonia 12%. Australia, Singapur 3-4, no i Europa Zachodnia 13%, Wielka Brytania 5%, sporo, jak na jeden kraj. Wspomniałem wam o tym, że te amerykańskie rejty są bardzo przewartościowane i to nie są czcze słowa. W Stanach generalnie, mimo tych ostatnich spadków, nadal mamy ceny akcji, jak i rejtów, przewartościowane ostatni raz tak silnie, jak w 1968 roku. Co się działo później? No mieliśmy może nie tyle Bessę 30-letnią, 20-letnią, nie, dobrze mówię, 30 lat na rynku amerykańskim względem innych rynków świata. Co to znaczy? Że zwrot z inwestycji w Stanach na przestrzeni tych 30 lat był dużo, dużo niższy niż na przykład w Japonii, w Europie, czy w krajach rozwijających się. Jak wyglądają wyceny samych rejtów? Zebrałem trzy takie najważniejsze rejty. VNQ, czyli ETF na rejty ze Stanów Zjednoczonych, REIT, czyli ETF, który miesza. To jest jeden chyba z największych globalnych ETF-ów na rejty, który zawiera zarówno rejty ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Europy, Singapuru, Hongkongu, generalnie cały świat. I VNQI, czyli świat bez Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jak wyglądają poszczególne wskaźniki. Cena do zysku 26, 17, 18 i 9. Cena do wartości księgowej 2, 1, 6 i 0,8. Dywidenda odwrotnie 4, 2, 7, 10,5. Pomyślicie może teraz, czemu tu jest cena do zysku, a nie FFO. Otóż nie da się zrobić FFO dla ETF-u, w skład którego wchodzi powiedzmy 60 czy w niektórych przypadkach 200 rejtów. Dlatego w przypadku ETF-ów posługujemy się ceną do zysku. No ale zobaczcie, jak gigantyczna jest różnica. VNQ kontra VNQI. Cena do zysku 26 kontra 9. Dywidenda 4,2 kontra 10,5. No tu różnica jest porażająca. Dążę do tego, że jeżeli mamy gdzieś inwestować, to poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli ktoś chce globalny rynek akcji, niech to będzie REIT. Jeżeli świat, ale bez Stanów Zjednoczonych, niech to będzie VNQI. Teraz porównanie dwóch ETF-ów na REITy, które ja mam w swoim portfelu. Pierwszym jest DRW, drugim jest VNQI. DRW to jest po prostu bardzo podobny ETF do VNQI, tylko trochę mniejszej kapitalizacji. Ale jednocześnie wybiera rejty z najtańszych geograficznie regionów, jednocześnie płacące najwyższą dywidendę. Moim zdaniem jest lepszy od VNQI, natomiast to nie znaczy, że będzie miał lepsze wyniki w przyszłości. W każdym razie mamy cenę do zysku 9 kontra 8,7,
ma trochę wyższy cenę do wartości księgowej i wyższą dywidendę. Teraz wam pokażę, czemu uważam, że są lepsze. Ok, tutaj jeszcze mały taki opis. Ticker DRW powstał w 2007 roku. Podobnie jak większość ETF-ów, które wam pokazuję, ma bardzo przyzwoite opłaty, czyli nie większe niż 0,6% rocznie. Gdyby miał 1, czy 2, czy 3%, bo takie też spotkałem, w ogóle bym o nich nawet nie wspominał. 264 rejty w swoim portfolio, notowane na New York Stock Exchange, na rynku ARKa i ekspozycja na poszczególne kraje. Hongkong, czyli ten najtańszy rynek rejtów, zawiera aż 26% i to mi się mega podoba. Kolejny w Singapur 10%, Francja, Australia, Japonia w okolicy 7-8%, 7% w Chinach, 6% w Wielkiej Brytanii i później mamy Kanada, Niemcy, jest RPA. Co prawda w RPA jest tylko 2,5%, mogłoby tego w ogóle nie być, no ale bez przesady. Teraz jak wyglądał ten, jak wyglądały notowania tego rejtu na przestrzeni ostatnich 13 lat. To jest część, którą już pokazywałem podczas tego webinaru miesiąc temu. Natomiast dla osób, którego nie oglądały, zrobię małą powtórkę. Tutaj mamy notowania stricte samego ETF-u na rejty. On przez cały czas wypłacał dywidendę, która się różniła w ujęciu rocznym. Sprawdziłem po prostu każdy ten okres, rok po roku. Wahała się od 63 centów do 2,66 dolarów. Przy obecnych wycenach to dawałoby 3% dywidendy do 13%. Ja tą dywidendę, która była wypłacana tu przez cały ten czas, usunąłem z niej skrajne wartości, czyli usunąłem najwyższą, najniższą, z pozostałych wyciągnąłem średnią. I średnia to było 1,7, co dawałoby przy obecnych notowaniach 7,7%. Przyzwoicie. Natomiast jeżeli uwzględnimy na przykład inflację, no bo czymś innym jest wypłacanie 1 dolara dywidendy w 2010 roku, a czym innym w 2020, to wyszło mi, że uzyskalibyśmy na dzień dzisiejszy z tego ETF-u, może inaczej. Kolejny rok będzie okresem wyjątkowym, w trakcie którego dywidenda spadnie. Nie wiem, czy to będzie, nie wiem, 1 dolar, czy może pół dolara, tak jak tu. Przypuszczam, że bliżej jednego i ta dywidenda spadnie. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę taki długi okres, powiedzmy dekady, to uważam, że wchodząc w ten rate po 22 dolary, tak jak jest dzisiaj, uzyskamy mniej więcej 9,5% dywidendy uśrednionej na przestrzeni kolejnych 10 lat. Gdybyście go kupili po 20, czyli w takim momencie jak podczas ostatniego webinaru, no było to 10,5%, natomiast no, nigdy się nie da trafić w dołek. Teraz tak, po co ja zaznaczyłem zielonym kolorem tą część? Żeby pokazać, jak stabilne były jego notowania, dlatego że większość z was może sobie myśleć, no dobra, kupuję coś, co stoi w miejscu, no dostałem na to jakąś dywidendę, ale wolałbym, żeby coś rosło. A, moment, to jeszcze jedna rzecz. To jest historia wypłat dywidendy. Zobaczcie, jak ona się zmieniała. Od 2014 roku do 2019. To, że przykładowo ja wam pokazuję, że powinniście tam otrzymać 9% dywidendy, to nie znaczy, że ona w każdym kwartale będzie identyczna. Kolorami pozaznaczałem poszczególne lata, żebyście zobaczyli nawet jak w ujęciu jednego roku potrafi się zmienić dywidenda. Zobaczcie. Weźmy tu rok, powiedzmy 2017. Tutaj wypłacono 85 dolarów, powiedzmy, 85 centów na każdą akcję. Tutaj prawie dolar. A w kolejnym kwartale już tylko 20 kilka centów. Po to, żeby z tych 20 kilku centów podnieść z powrotem dywidendę do 85. To jest wszystko zależne od cykliczności i od dochodów rejtów. Nie wiem, czemu akurat w 2019 roku była tak duża różnica, bo w marcu wypłacono tylko ile? 10 centów, a w kolejnym kwartale wypłacono 15 razy więcej. Trochę jest to dla mnie nielogiczne, no ale czasami dziwne rzeczy się dzieją w ETF-ach, więc miejcie to na uwadze. A teraz odnosząc się do tej takiej stabilizacji. Dla mnie osobiście taka stabilizacja jest mega plusem, dlatego że wiem, że kupuję bardzo fajne aktywo, którego cena się niespecjalnie zmienia. No teraz ostatnio mega mocno tąpnęła, dlatego właśnie siedzimy dzisiaj i zastanawiamy się, czy takie rejty kupić.
Ale tak wyglądałyby notowania, gdybyśmy uwzględnili tylko i wyłącznie wypłatę dywidendy. Nie uwzględniłem jej w ogóle reinwestowania, dlatego że w tym miejscu była wypłacana dywidenda, w tym i tak dalej. Ale ten wykres nie uwzględnia jej reinwestowania. Gdybyśmy za dywidendę dokupowali akcji, notowania wyglądałyby dużo, dużo lepiej. W każdym razie, jak policzyłem, no to wychodziło mniej więcej 15% rocznie na przestrzeni 11 lat. Czyli wzrost aktywów razem z dywidendą. Czyli bardzo wysoki wynik i uważam, że on jest jak najbardziej realny. Bo jeżeli otrzymujemy z czegoś 10% dywidendy, to 5% rocznie wzrostu w otoczeniu zerowych stóp procentowych rosnącej inflacji, to jest moim zdaniem bardzo taki asekuracyjna prognoza. To jest kolejny ETF, VNQI z Vanguarda, największy globalny emitent. Bardzo przyzwoite wyniki, 10,7 cena do zysku, book value w okolicy 1. No i ekspozycja, 47% to jest Pacyfik, czyli Singapur, Hongkong, Japonia, 26% Europa, 21% kraje rozwijające się. Jak wyglądają notowania? Trochę gorzej. Tutaj zrobiłem podobne wyliczenie jak w przypadku DRW, czyli odłączyłem najniższą dywidendę, najwyższą, wyciągnąłem średnią i po zaktualizowaniu jej o inflację uważam, że ona będzie na poziomie niecałych 6%. Już uwzględniając ten wzrost kursu. Wcześniej było tam 6-6,5%, natomiast kupując taki ETF w okolicy 43%, czyli obecnej ceny, myślę, że te 6%, ostrożna prognoza, ale to jest coś, na co powinniśmy liczyć. I teraz ktoś może pomyśleć, 6% no to trochę mało, jakbym wynajmował mieszkanie na pokoje, to może będę miał 7,8%. Ale przypomnijcie sobie, ile roboty jest z mieszkaniem na wynajem. Wiele osób nie bierze pod uwagę tego, że czasu, który kosztuje, gdzie musimy podjechać, coś załatwić, poszukać najemców, mamy jakieś przestoje, budynek się starzeje, a w przypadku REIT-u tego nie mamy. REIT przykładowo generuje, załóżmy, duży REIT. Miliard dolarów zysku wypłaca wam, powiedzmy, 900 milionów wam, wszystkim akcjonariuszom. Pozostałe 100 milionów zostawia, żeby akumulować kasę, po to, żeby w pewnym momencie pozbyć się jakiegoś starego biurowca za 400, nie wiem, milionów i kupić nowy za 700-800. No, po to jest właśnie te 10 czy 15%, które zostaje w rejcie. I co jest fajne, nie musicie się w ogóle tym zajmować. Po prostu otrzymujecie co kwartał dywidendę, która, tak jak powiedziałem, najbliższe 4 kwartały będzie rzeź, jeżeli chodzi o dywidendę. Ona spadnie. Czy spadnie 80-90%? Nie wiem, nikt tego nie wie. Natomiast to, że spadnie, jest pewne. Natomiast ja kupuję ten rejt w taki sam sposób, jakbym kupował lokal na wynajem. Na zasadzie jest panika, mogę kupić coś o 30% taniej. Wiem, że najemca nie będzie w stanie mi płacić 10 tysięcy miesięcznie, miesiąc w miesiąc, ale godzę się na 4. Po to tylko, żeby po roku wrócić do normalnej ceny. I w ten sposób trzeba po prostu podejść do takich rejtów. W przypadku VNQI także mieliśmy niesamowite wahanie, jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy. Także nie przejmujcie się. Jeżeli zobaczycie, że jakiś ETF na rejty wypłacał 2 dolary, a nagle dostajecie 30 czy 50 centów, to jest normalna rzecz. Tego typu wahania są standardowe. Z czego one wynikają? No naprawdę nie wiem. Jeszcze na to nie wpadłem. Mogę się tylko domyślać, że rejty mają pewną politykę wydatkowania pieniędzy, natomiast to są moje tylko i wyłącznie domysły. Musiałbym po prostu porozmawiać z kilkoma zarządzającymi rejtami. Teraz tak, wcześniej wam pokazałem rejty w Singapurze, Hongkongu. Jest kilka metod uzyskania ekspozycji na rejty. Jeżeli ktoś na przykład dysponuje dużym budżetem, może sobie kupić 50 czy nawet 100 aktywów do portfela. Natomiast jeżeli mamy na przykład mniejsze budżety, i każda opłata transakcyjna ma sens, to czasami zamiast kupować ETF na rejty, możemy kupić po prostu cały rynek. I tutaj wam chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mam tabelę pokazującą atrakcyjność poszczególnych rynków. Widzimy, na pierwszym miejscu jest Turcja, później mamy Rosję, na trzecim miejscu jest Singapur. Cape 10,6, 9,5 cena do zysku, dywidenda 5%.
cena do wartości księgowej 0,7. Czemu w ogóle pokazuję ten rynek? Dlatego, żeby uzyskać ekspozycję na rejty Singapuru, nie musimy kupować stricte rejtów. Możemy kupić ETF na dany kraj, który ma bardzo przyzwoite ceny do zysku, ceny do wartości księgowej, nie tak dobrą, jak pokazywał Star Capital. Nie wiem, z czego to wynika. Być może od czasu publikacji, czyli 30 marca, mieliśmy jakieś wahnięcie cen. Patrzę, tam był 31 marzec. Dane zapewne były zbierane na, powiedzmy, 25 marzec. Tak, a tu mamy 20 kwiecień, czyli jesteśmy po sporych wzrostach, czyli automatycznie wzrosły też ceny do zysku i ceny do wartości księgowej. Z tego wynikają różnice, ale nadal to są przyzwoite wyniki. Cena do wartości księgowej 1 i 10 cena do zysku, realnie jest 20, jak sobie klikniecie na i, będziecie wiedzieli czemu, nie 20, tylko 12, to i tak są bardzo dobre wyniki, jak dla kraju najbardziej, do najbardziej wolnorynkowej gospodarki, ze świetnym systemem prawnym, świetnym systemem podatkowym. Także no, takiego rynku do na przykład Nigerii absolutnie nie możemy porównywać, dlatego że poziom ryzyka politycznego czy gospodarczego w Nigerii jest wielokrotnie wyższy niż na przykład w Singapurze. W każdym razie w skład tego ETF-u wchodzą różne sektory gospodarcze i 18% to jest real estate, czyli rejty. W związku z czym, jeżeli kupujecie przykładowo za 10 tysięcy dolarów, upraszczam, ETF na Singapur, to automatycznie za 1770 dolarów nabywacie ekspozycji na tamtejszym rynku rejtów. Jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała, którą chciałem wam powiedzieć, bo zawsze staram się coś dodawać od siebie. Jak szykowałem tą prezentację, rzuciła mi się Austria w oczy. Czyli piąty, najbardziej atrakcyjny kraj według Star Capital. Bardzo dobre współczynniki. Plus jeszcze jedna rzecz. Austria od kilku lat jest rządzona przez Sebastiana Kurza. Gość ma 38 lat chyba. I moim zdaniem to jest lider naprawdę światowej klasy. Pierwsze, co zrobił zaraz po tym, jak został wybrany, dał Sorosowi 30 dni na wyniesienie się z jego kraju. Jak nie, to zamroził mu wszystkie środki i od tego zaczął porządki. Austria, jako jeden z nielicznych krajów, nie wprowadziła bardzo rygorystycznego zamknięcia gospodarki, tylko przeszła, powiedzmy, przez koronawirusa bardzo sensownie. I teraz obok Czech jest pierwszym krajem, który naprawdę otwiera się sensownie, otwiera gospodarkę z powrotem. W związku z czym najprawdopodobniej gospodarka Austrii nie dozna takiego tąpnięcia jak pozostałe europejskie na przykład kraje, co w połączeniu z bardzo atrakcyjnymi wskaźnikami może czynić ten kraj no, dobrym miejscem do inwestycji. Jutro będę omawiał to właśnie z chłopakami ode mnie z teamu. Także jeżeli macie możliwości, to przeanalizujcie też. Wpiszcie po prostu Austria ETF, wyskoczy wam EWA. To jest ETF na tenże kraj emitowany przez iShares. I poczytajcie więcej na ten temat. Może się skusicie na jakiś zakup. Na koniec chciałem wam jeszcze pokazać jeden ETF. Jest to taka pewna przestroga, a w zasadzie to jest coś, co może was zmusi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do szerszej analizy ETF-ów bądź samych rejtów. Zobaczcie. Mamy Super Dividend Rate ETF. To jest ETF na rejty, podobny do SDEM. To jest ten sam emitent. O, dostałem informację, że znowu tnie. Nie mam pojęcia czemu. Zaraz zobaczymy. Dajcie mi teraz znać na czacie, czy nadal jest problem z połączeniem, czy nie. Ciągle tnie. Kurczę. Coś mi się wydaje, że chyba nie znajdziemy jednego oprogramowania, które będzie w stanie obsłużyć jednocześnie 2000 osób. Dobra, teraz dostałem potwierdzenie, że jest OK. Dobra, wracam w takim razie do prezentacji. W każdym razie mamy z pozoru bardzo przyzwoity ETF na rejty. Wchodzimy w szczegóły. Cena do zysku 4,48. Niesamowicie nisko. Możemy się zastanawiać czemu i nie dojdziemy do tego. Tutaj mamy pewną wskazówkę. Dywidenda. 12-month trailing yield to jest dywidenda, którą byśmy otrzymali,
gdyby była wypłacana taka sama jak za ostatnie 12 miesięcy. Distribution yield to jest dywidenda za ostatni kwartał pomnożona przez 4. Czyli gdybyśmy przez kolejne 4 kwartały, przepraszam, otrzymywali taką samą dywidendę jak ostatnia, którą nam wypłacono, to przy obecnej cenie ETF-u mielibyśmy 12%. Świetny wynik. Więc idziemy dalej. Patrzymy na wyceny. Jeszcze do lutego, do 20 było wszystko dobrze. Stabilny, podobnie jak DRW. Przez cały czas wypłacał dywidendę. Nie było specjalnie dużych wahań ceny. Po uwzględnieniu wypłacanej dywidendy w ogóle była rewelacja. Od stycznia 2016 roku prawie się cena podwoiła. Co się stało później? 68% straty w jeden miesiąc. Pokazywałem Wam na samym początku ETF-y na rejty, których cena spadła mniej więcej o 30 kilka procent. Ponad 40% tąpnął najbardziej przewartościowany ETF na amerykańskie rejty. Co zatem mogło się stać, że spadł ten aż o 68%? No diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Mortgage rate 60%. To jest klucz. Bo to jest też ETF, który inwestował głównie w Stanach Zjednoczonych. Tyle, że VNQ tąpnął 40%, ten tąpnął prawie 70%. Dlatego, że nie inwestował w rejty typowe, tylko inwestował w hipoteki. Co się stało ostatnio, w momencie, kiedy doszło do tego drastycznego tąpnięcia, wszystkim inwestorom brakowało gotówki. Dlatego też Fed kilkukrotnie uruchamiał takie krótkoterminowe pożyczki na rynku repo. Wpompowywał w jeden wieczór bilion po to, żeby w kolejny wpompować kolejne pół biliona. Już rozmawiamy o tak gigantycznych kwotach. To było po to, żeby ratować tego typu fundusze, a w zasadzie, żeby ratować tego typu rejty, które po prostu były skrajnie zalewarowane. W skład tego ETF-u przykładowo wchodzą właśnie mortgage rejty, które mają mały kapitał, ale pozaciągały ogromne kredyty krótkoterminowe po to, żeby udzielać pożyczek, a w zasadzie skupować z rynku pożyczki, które kredyty, które im generowały w długim terminie dużo, dużo wyższe odsetki. Czyli tak jakbyście wzięli kredyt przykładowo 3-miesięczny po to, żeby udzielić komuś pożyczki na 30 lat. Skoro udzielacie na 30 lat, no to bierzecie dużo, dużo wyższe odsetki. Na przestrzeni 30 lat może się wiele stać. I wszystko to działa tak długo, jak możecie pożyczyć od kogoś po koszcie 1 czy 2% pieniądze na krótki okres. Jeżeli dochodzi do paniki na rynkach, to każda instytucja finansowa trzyma dla siebie jak najwięcej kapitału, bo nikt nie wie, co się stanie za miesiąc, za dwa. I w okresach paniki tego typu fundusze natychmiast wpadają w problemy, bo mogą nie mieć środków na przeżycie. Druga rzecz, jeżeli dochodzi do spowolnienia gospodarczego, to niektórzy ludzie przestają spłacać kredyty hipoteczne. Niektóre firmy, które zaciągnęły gigantyczne kredyty, na przykład na budowę siedziby, mogą nie mieć pieniędzy, żeby je obsługiwać. Dlatego też spadają przychody tego typu rejtów, bo ludzie po prostu ze względu na pogorszenie się stanu gospodarki nie mają pieniędzy, żeby spłacać hipoteki. Także uważajcie na tego typu rejty. Ja nie mówię, że całkowicie macie z dala się od nich trzymać, ale to nie jest rejt, który inwestuje w nieruchomości na wynajem. To jest fundusz, który nazywa się rejt, ale spekuluje na różnicy pomiędzy oprocentowaniem krótko a długoterminowym. I to jest właśnie klucz. Tutaj na przykład macie zmianę ceny kolorem pomarańczowym funduszy typu mortgage, a kolorem czarnym zaznaczyliśmy zmienność na rynku stóp procentowych. Także jeżeli ta zmienność jest niska, to fundusze rosną, dają sobie dosyć dobrze radę, bo mogą łatwo pozyskać kapitał na krótki okres, za który płacą 1%, 2%, natomiast te długoterminowe hipoteki generują 3 czy 4%.
Teraz tak, jest pewne światełko w tunelu. Jak się robią tę prezentację, zastanawiałem się na tego typu rejtem. I wydaje mi się, że jeżeli polityka banków centralnych będzie dalej zmierzała do dewaluacji całego zadłużenia, to koszty krótkoterminowego finansowania będą w okolicy zera. No bo jeżeli Fed jeszcze obniży przykładowo ze 2 razy stopy procentowe do zera, to krótkoterminowe kredyty, jeżeli się uspokoi sytuacja na rynku, będzie można uzyskać po koszcie dosłownie zbliżonym do zera. Jednocześnie, jeżeli fundusz będzie miał mnóstwo długoterminowych hipotek, które będą mu generować 3% czy 2,5%, to mamy 2,5% różnicy pomiędzy tym, ile uzyskujemy, a tym, ile musimy płacić. Zalewarowane razy 5, razy 10 mogą nam dawać kilkanaście procent odsetek. Tylko tak jak powiedziałem, to jest instrument finansowy, który zależny będzie od spokoju na rynku oraz od różnicy pomiędzy długoterminowymi a krótkoterminowymi stopami procentowymi. To nie jest fundusz, który kupuje nieruchomości i który następnie je wynajmuje. Także weźcie to pod uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację, którą dla Was przygotowałem. Zróbmy sobie teraz, powiedzmy, 5 minut przerwy i później postaram się odpowiedzieć na tyle pytań, ile dam radę. Dobra, witam Was ponownie. Jedno małe ostrzeżenie, bo ze względu na kwarantannę nie dotarł jeszcze do mnie mój nowy laptop, a w starym okazało się, że chyba właśnie mi padła ładowarka. Póki co mam jeszcze 50% mocy, więc powinno być ok. Także co, lecimy z sesją pytań-odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie, nim skończy się czas, bądź czy nie utnie mnie bateria. W każdym razie, dobra. Kiedy według Ciebie zaczną się wzrosty na najtańszych rynkach akcji? Czy warto kupować już teraz ETF-y na poszczególne kraje? Wiecie co, nikt nie jest na to w stanie odpowiedzieć, dlatego że mamy dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony mamy zapaść gospodarczą, bo to, że do niej dojdzie, jest pewne. No, nie da się zamknąć miliarda osób w domach bez szkody dla gospodarki. Zresztą widzicie, co się dzieje w waszym otoczeniu. A jednocześnie z drugiej strony banki centralne obniżyły stopy procentowe na świecie już do zera. Pompują nie miliardy, a biliony. Teraz biliony z jednostką rozliczeniową. W Stanach Zjednoczonych poszli już na całego. 2000 dolców dla każdego w formie. Jakby nie było, to jest coś w stylu bezwarunkowy dochód gwarantowany. Skupowane są obligacje korporacyjne, żeby nie wysadzić w powietrze łupków, które tak czy tak już prawie ledwo dyszą. Jednocześnie skupuje się obligacje rządowe, żeby obniżyć ich rentowność do zera. Także wyobraźcie sobie taką rzecz. No, posiadaliście do tej pory gigantyczny kapitał w obligacjach, bo inkasowaliście ileś odsetek. I to była wasza polityka inwestycyjna przez ostatnie 15 czy 20 lat. Ale czym innym są odsetki na poziomie 5% przy inflacji 3-4%, a czym innym są odsetki 0,6 przy inflacji 5 czy 6%. W każdym roku ileś tracicie. Więc zmierzam do tego, że banki centralne odkupują obligacje, które moim zdaniem są totalnymi śmieciami w tym momencie, zwłaszcza to o stałym oprocentowaniu. Ale ludzie, którzy pozbyli się tego kapitału, muszą gdzieś ten kapitał ulokować. I ten kapitał w sporej części trafia na rynki akcji. Spora część tego trafi na rynek REITów. Teraz wam dam taką skalę. Globalny rynek obligacji to jest jakieś 200 bilionów dolarów. Globalny rynek akcji to jest około 100 bilionów. REITy to są 2 biliony. To jest śmiechu warte. No to jest po prostu 1% tego, ile rynek obligacji. Dlatego ja po prostu trzymam już, może inaczej, mam ekspozycję na te najtańsze rynki akcji. Jutro będę z chłopakami z teamu decydował o tym, czy wejść w Chile, czy wejść w Brazylię, w Austrię, Singapur, czy wejść może w dodatkowe kraje bądź rejty. Ale jeżeli nawet dokonamy tych zakupów, to ciągle będziemy zdawali sobie sprawę,
że to, że coś kupimy, nie znaczy, że od razu zaczną się wzrosty. Być może te wzrosty zaczęły się miesiąc temu, a być może zaraz po tym, jak dokonamy zakupu, dojdzie do kolejnych spadków. Nikt tego nie wie. Pytanie, czy w obecnej sytuacji sprzedał. O Jezu. Słuchajcie, nie odpowiadam na pytania zbyt takie osobiste. No, nikt nie jest w stanie. W tym momencie może inaczej. Mamy 2000 osób. Nie zadawajcie pytań, z których pozostałe 1990 osób nie wyciągnie czegoś dla siebie. Co w tej chwili myślisz o rynku surowców? Analogicznie jak z tymi najtańszymi rynkami akcji, choć myślę, że surowce odpalą w ostatniej fazie dopiero. Teraz jestem najbardziej spokojny o metale szlachetne, dlatego że inwestorzy na całym świecie zobaczyli już, że nie ma możliwości podniesienia stóp procentowych, że inflacja będzie rosła w dłuższym terminie, bo doprowadzą do tego banki centralne. Jeżeli coś bank centralny zaczyna, to tego nie zatrzymasz. Więc będziemy mieli jeszcze bardziej negatywne stopy procentowe niż dzisiaj, a to jest idealne otoczenie do wzrostu cen złota. Ogólnie metali szlachetnych. Moim zdaniem w nadchodzących miesiącach złoto dojdzie do 1900, później zaczną się w mediach spekulacje, kiedy złoto pobije rekord wszechczasów, bo złoto jest na rekordach wszechczasów w większości walut, a mimo wszystko to w odniesieniu do akcji na przykład jest bardzo tanie nadal, w odniesieniu do długów, do bazy monetarnej skrajnie tanie, ale ludzie nie patrzą, czy dziennikarze ekonomiczni nie patrzą na ceny w walutach krajowych, tylko patrzą w dolarze, a rekord w dolarze to był 1950. Więc jeżeli podejdziemy po 1900, to zacznie się szum w mediach. Więc w miarę szybko pewnie ludzie rzucą się do zakupu, wejdziemy na 1950. Jak wejdziemy na 1950, no to zaraz mamy 2000. Będą spekulacje, czy wystrzeli 2000. I pewnie tak. Jak złoto dojdzie do 2000, moim zdaniem bardzo szybko to przekroczy i zacznie się konkretny rajd, bo ulica się na to rzuci, podbijając pewnie cenę do 2,5. Co zrobię wtedy? Nie wiem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że spora część rajdu, na powiedzmy kolejne 24 miesiące, będzie już wyczerpana i pewnie będziemy stali w miejscu między 2000 a 2,5. Ale jeżeli mamy złoto już na takich poziomach, to wielu osób na to nie stać. Nie stać na zakup jednej uncji. I tu już nie mowa o Polakach, mowa o Hindusach, Chińczykach, zwłaszcza tych dwóch nacjach, bo tam się najwięcej fizyka kupuje, a to on jest dla nas najważniejszy. Więc wtedy popyt przerzuci się w kierunku srebra i wtedy na srebrze będziemy mieli pewnie fajerwerki. Dalej, dlaczego jesteś pewny, że będą spadki cen nieruchomości w Polsce, skoro nie zapowiada się wzrost stóp procentowych, czyli koszt wzrostu kredytu? Pierwsza rzecz, jeżeli mamy spowolnienie gospodarcze, to banki nie chcą udzielać kredytów. Czyli jeżeli do tej pory w miarę łatwo mogliście otrzymać kredyt, to zapomnijcie o nim na kolejny rok. Nie dostaniecie go po prostu. Banki będą bardzo ostrożne i 10 razy przewertują waszą zdolność kredytową. I w skrajnych przypadkach tylko ludzie otrzymają kredyt. I to mimo bardzo niskich stóp procentowych, więc ograniczy się popyt. Druga rzecz, jeżeli tracicie pracę, albo nie wiem, jeden z małżonków traci pracę, no to automatycznie spada zdolność kredytowa i przede wszystkim wolą ludzie wynajmować, niż pozbywać się wszystkich oszczędności na pierwszą wpłatę i zaciągać na siebie kredyt. Jeżeli nawet ludzie wynajmowali wcześniej, to będą wynajmować mniejsze. No. Za każdym razem, jeżeli mamy zapaść w gospodarce, to przekłada się to na spadek cen. Kluczowe jest, jak wysoka będzie inflacja. Bo jeżeli inflacja w pewnym momencie nam dojdzie do 15%, to wcale nie musi dojść do nominalnego spadku ceny. Ceny mogą stać w miejscu przy wysokiej inflacji. Oczywiście w ujęciu realnym będzie to spadek cen. Nominalnie niekoniecznie. Dalej, rozumiem, że ceny najmu spadną, ale żaden inwestor nie sprzeda mieszkania tylko dlatego, że przez rok zarobił mało z najmu. Nie chodzi o to, że nagle spada nam dochód z najmu. Chodzi o to, że nagle brakuje kupujących. A jednocześnie niektórzy ludzie, którzy wcześniej kupowali po to, żeby wynajmować mieszkanie, no, zobaczcie. 3 lata temu mieliśmy prawdziwy boom na apart hotele i na wynajem krótkoterminowy. Efekt był taki, że nabudowało się bardzo, bardzo dużo nieruchomości, stricte pod wynajem krótkoterminowy. Część z tych ludzi, którzy kupiła nieruchomości, zobaczyli, że to nie jest taki prosty interes i oddawali nieruchomości firmom, które tym administrowały. Dochód z tego w wielu przypadkach, ze względu na nasycenie rynku,
spadł do takich poziomów jak najem długoterminowy. Więc wiele z tych osób decyduje się na najem długoterminowy, który teraz, jeżeli spadają wam realne dochody w gospodarce, musicie się liczyć z tym, że najemca powie wam: słuchaj, nie jestem w stanie płacić więcej 2,5 tysiąca, musisz obniżyć do 1800. Więc jeżeli rynek się pogarsza, to w pewnym momencie część tych osób decyduje się na sprzedaż. Efekt będzie taki, że ceny na razie nie spadną, bo ci, którzy kupili mieszkanie bądź mieli je przez jakiś czas, byli przyzwyczajeni do wysokiej ceny nieruchomości. Oni nie chcą obniżyć ceny po 20% tylko po to, żeby sprzedać mieszkanie. Jednocześnie ci, którzy biorą pod uwagę kupno, widzą, że w dłuższym terminie cena powinna spaść, więc oni też się nie zgodzą na zapłacenie rynkowej ceny za mieszkanie. Więc w pierwszym etapie nie będzie po prostu transakcji. Ilość transakcji dosłownie spadnie o 80 czy 90%. Dopiero w drugim etapie ci, którzy będą mieli nóż na gardle, zaczną obniżać ceny, byleby tylko sprzedać mieszkanie, i to oni będą, ich transakcje będą wyznaczały nowe ceny. Dalej, czy możliwe są jeszcze spadki rejtów w krajach azjatyckich, gdzie powoli eliminowany jest koronawirus? Oczywiście, że tak. Jeżeli mamy spadki na głównym rynku w Stanach Zjednoczonych, który odpowiada za 50% kapitalizacji wszystkich rynków, to na świecie pojawia się panika. I panika przekłada się na wszystkie rynki. Czasami jest tak, że inwestorzy w panice wycofują kapitał z jednego funduszu, który ma ulokowane środki w 50 krajach. Niech to będą Amerykanie, u których przykładowo były spadki, oni wycofują natychmiast kapitały z funduszy. Co musi fundusz zrobić? No musi posprzedawać aktywa, które ma w różnych krajach. Więc wyprzedaje przykładowo rejty w Singapurze, akcje w Austrii, spółki petrochemiczne w Rosji i Brazylii. W takiej Rosji i Brazylii pozyskuje ruble czy reale. Te reale zamienia na amerykańskie dolary, żeby oddać środki. Co się dzieje? Spadają waluty emerging markets, waluty surowcowe. Spadają aktywa na całym świecie, umacnia się jednocześnie dolar. To jest standardowy scenariusz przy każdej panice. To jest prawda jeszcze też, że tutaj, na co zwrócił uwagę Marcin, że koronawirus zaczął się w Azji i tam się najszybciej skończy. Natomiast dla mnie kluczowe jest to, co się dzieje ogólnie na światowych rynkach. Wydaje mi się, że Trump, który przejął już chyba całkowicie kontrolę nad Fedem, będzie próbował przy pomocy dodruku kupić spokój aż do czasu wyborów. I mam nadzieję, że mu się to uda, bo to mu w zasadzie zagwarantuje reelekcję, a dla nas to oznacza święty spokój. Dalej. Dobra, to już było. Czy rejty i ETF, o których mówiłem, są dostępne w DIF? Lion, dający ekspozycję na Singapur, nie jest dostępny na pewno w DIF, dlatego że on jest notowany na giełdzie w Singapurze. Natomiast na pewno w DIF są dostępne VNQI i DRW. Tak samo REIT. Trader, czy według Ciebie jest teraz bull trap na rynku finansowym i możemy się spodziewać drugiej fali spadków? Jak najbardziej. Ale ten bull trap jest równie prawdopodobny jak hossa do wyborów w Stanach. Jakiego brokera byś wybrał mieszkając w USA? Czy Fidelity to dobry wybór? Wiesz co, nie wiem, czy Fidelity dla rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych bardzo dobry jest Interactive Brokers. Poza tym, że ma jedną z najgorszych chyba platform, ale ma bardzo szeroki dostęp do instrumentów, ma bardzo niskie opłaty i jeżeli przełkniesz tą tragiczną platformę, to chyba jest to numer jeden. Czy będąc w UK można używać Exante, czy może innego brokera? Nie wiem, jak będzie po Brexicie. To jest jedna wielka niewiadoma. Exante też ma licencję w Londynie, natomiast nie używa jej, bo nie wiadomo, jak się zmieni legislacja za kilka miesięcy. Exante ma wysoki próg depozytu 10 tysięcy. Czy są inne opcje tańsze? Tak, DIF 2000 euro i te dwa ETF, o których wspomniałem. Jak oceniasz ryzyko związane z recesją w Chinach, biorąc pod uwagę oczywiście, że recesja w Chinach nie oznacza ujemnego PKB w stosunku do zysków lub również dywidend? Może inaczej, ja uważam, że jest niemalże pewne, że będziemy mieli poważną depresję w Chinach, w strefie euro, to już na pewno, zresztą już jesteśmy, i w Stanach Zjednoczonych. No zobaczcie, jeżeli w ciągu miesiąca liczba
bezrobotnych skacze nam chyba do 8 czy 9 milionów, no to pokazuje, jak agresywnie firmy ze Stanów Zjednoczonych zwalniają ludzi. No, w Europie jest trochę lepiej, ale tylko dlatego, że w Europie mamy bardzo skostniały kodeks pracy. W Stanach Zjednoczonych jest dużo bardziej elastyczny, więc można w miarę szybko zwolnić pracownika i szybko go zatrudnić, jeżeli jest możliwość. Boję się, że w Europie będzie gorzej, dlatego że wiele firm nie mogą zwolnić pracownika, będzie musiał mu płacić, będzie w sytuacji, w której będzie miał brak przychodów i jednocześnie duże koszty i skończy się to bankructwem firmy. W jakich proporcjach dodacie REITy do portfelu Moa, Rohi, Ginsa? Czy jest to dobra alternatywa dla obligacji? Wiesz co? Dwojako. Moim zdaniem można traktować REITy tak, jak traktuje je Mark Faber, gdzie one mają 25% aż w jego portfelu. Natomiast to nie jest na pewno alternatywa dla obligacji, dlatego że obligacje, zazwyczaj mowa te, które były w modelu Higginsa, były odwrotnie skorelowane zazwyczaj podczas okresów paniki, czyli jeżeli akcje leciały, to jednocześnie drożały obligacje i stanowiły taki bufor, który zmniejszał zmienność na portfelu. Natomiast rejty mają specyfikę bardziej jak akcje. Więc jeżeli wprowadzisz zamiast obligacji akcje, to zwiększysz tym samym zmienność na portfelu. Natomiast długoterminowo uważam, że jest to bardzo dobry ruch. Zakupiłem jakiś czas temu akcje SBSW, czyli Sibania Gold. Kiedy będzie moment na sprzedaż? Co ma wpływ na wycenę spółki? Ogólnie wzrost cen metali szlachetnych, koszt ich wydobycia bądź jakiegoś konkretnego kursu. Powiem Ci tak, Tomek. Jeżeli nie wiesz, co wpływa na zakup, co wpływa na wzrost Sibani, to nie powinieneś absolutnie tej spółki kupować. To, że ja ją kupuję do mojego portfela i że podrożała ileś, to nie znaczy, że naprawdę powinniście tak trochę ślepo kopiować to, co ja robię. Ja mogłem się pomylić. Na szczęście dzisiaj Sibania jest dużo, dużo droższa niż była, kiedy ją kupowałem. Ale równie dobrze ona zamiast wzrosnąć, nie wiem, 30-40%, mogła spaść o te 30-40%. I dążę do tego, gdybyście mieli wiedzę, że ma bardzo niskie koszty wydobycia metali szlachetnych, złota w szczególności. Gdybyście wiedzieli, że jest świetnie zarządzana, że ma duże marże, że przy okazji zajmuje się odzyskiem paladu, platyny i rodu. I że jeden z moich znajomych, jeden z najbogatszych ludzi, jakiego znam, interesuje się bardzo poważnie zakupem poważnego pakietu tej spółki, to bylibyście spokojni. Ale może inaczej. Zmierzam do tego, że nie powinniście kupować akcji tylko dlatego, że ja je kupuję. Ja staram się was informować, żeby wam podziękować za zakup książki o pewnych ruchach. Ale wysilcie się trochę, odpalcie Guru Focus, zobaczcie, jakie ma wskaźniki, poczytajcie trochę o spółce, którą kupuję i wtedy będziecie mieli też wiedzę. Musicie wiedzieć przede wszystkim, czemu to kupujecie. A jeden z najgłupszych powodów, poza tym, że rośnie, to jest dlatego, że ja to kupiłem. Dalej. W czasie, gdy osłabia się dolar, czy ucieczka do EM i do surowców oznacza również ich zakupy w innej walucie niż dolar? Na przykład kupno Gazpromu w rublach. O Boże, omawiałem już ten temat 10 razy. Gazprom jest notowany w rublu, w euro i w dolarze. Załóżmy, nic się nie dzieje z Gazpromem i jednego dnia rubel walnął o 15%, bo mamy kryzys jakiś. Akcje Gazpromu w rublu podrożeją o 20%, żeby zrekompensować 15-procentową utratę wartości rubla. Notowania w euro się nie zmienią, notowania w dolarze się nie zmienią. To jest tak samo, jak było ze złotem, które było denominowane przykładowo. ETF-y Zürcher Kantonalbank były denominowane w franku, w dolarze i w euro. I kiedy 15 stycznia 2015 roku frank nagle wybił, podrożał 15%, notowania ETF-u na złoto czy na srebro denominowane we franku tąpnęły dokładnie o tyle, o ile się frank umocnił. Dalej. Czyli jeżeli do druków nie wystarczy do powstrzymania spadków aktywów finansowych, dopuszczasz scenariusz wyłączenia zawieszenia działania głównych giełd światowych, aby powstrzymać sprzedaż akcji? To nie jest, czy ja to dopuszczam, to się dzieje.
Ostatnio w Stanach Zjednoczonych chyba giełda była zawieszona z 5 razy. Tam są, ja nie pamiętam dokładnie, jak wyglądają te progi, nawet chyba opisywaliśmy je na blogu, w którymś artykule. W każdym razie, jeżeli mamy jednego dnia bardzo silne tąpnięcie, chyba 7%, to wstrzymywany jest handel na ileś czasu. Jeżeli później spadki są pogłębione do poziomu X, to są znowu wstrzymywane. Za trzecim razem chyba w ogóle zamyka się handel na cały dzień. Dobra, tutaj ktoś skomentował to zrywające połączenie. Wiecie co, my obecny webinar nagrywamy w kilku miejscach, więc w razie czego doślemy wam linka, gdyby ktoś chciał dosłuchać część, której nie wiem, nie mógł wcześniej odsłuchać u siebie. Dobrze, jak wahania kursu dolara, PLN, Singapur dolar mogą wpłynąć z perspektywy inwestycji na giełdę w Singapurze w przypadku posiadania środków PLN? Dobrze, jeżeli inwestujemy załóżmy w DRW albo VNQI, to ten ETF jest denominowany w dolarach. Natomiast tak naprawdę my mamy ekspozycję na waluty krajów, w których są ulokowane rejty. No bo załóżmy, jeżeli mielibyśmy tylko i wyłącznie rejt na Singapur, on będzie denominowany w singapurskim dolarze. To my mamy ekspozycję na nieruchomości i na dolara singapurskiego. Jak singapurski dolar umocni się w stosunku do złotówki, to zyskujemy na takim umocnieniu. I w drugą stronę też to działa. Teraz wyobraźcie sobie, że macie ETF na spółki z Singapuru, ale denominowane w dolarach. Singapurski dolar zyskuje w stosunku do złotówki, zyskuje w stosunku do dolara, więc co się dzieje? Dolarowa cena singapurskiego ETF-u spada. Dobrze mówię? Nie, przepraszam. Dolarowa cena rośnie, więc zyskujemy. Może inaczej, dolar jest tylko pośrednikiem. Nieważne, czy taki ETF byłby denominowany w dolarze, w euro czy w Singapurze. Jeżeli dolar singapurski się umocni, to jeżeli mamy bezpośredni przelicznik, dolar singapurski do polskiej złotówki, to po prostu mamy droższy ETF denominowany w droższej walucie. Ale jeżeli tą walutą pośredniczącą, w której jest denominowany ETF, jest euro czy dolar, to załóżmy, jeżeli kurs dolara do złotówki się nie zmieni, to wzrosną jednocześnie notowania singapurskiego ETF-u wyrażone w dolarze i ten wzrost będzie wynikał nie ze wzrostu kursu akcji, tylko z umocnienia się waluty singapurskiego dolara względem euro, co pozytywnie przełoży się na notowania naszego ETF-u. Czyli jeszcze raz, nieważna jest waluta, w której jest denominowany ETF. Jeżeli mamy ETF na Nigerię, to tak naprawdę mamy ekspozycję na nigeryjskie spółki, na nigeryjską walutę. Dalej. Co doradziłbyś osobom, które nie posiadają USD, dolara amerykańskiego, a chcącym wykorzystać obecną sytuację na rynkach mając PLN? Kupno rejtu oraz hedge? Wiecie co? Jeszcze niedawno zastanawiałem się, czy nie zahedżować części moich inwestycji dolarowych. Natomiast zapoznałem się z taką, nazywa się to Dollar Milkshake Theory. Poczytajcie na ten temat. W każdym razie ja w tym momencie na razie nie hedżuję moich dolarowych inwestycji, bo uważam, że ryzyko dalszego umocnienia dolara to jest 40% osłabienia względem złotówki, 60%. Więc to jest zbyt zbilansowany scenariusz, abym podejmował jakiekolwiek działania. Czy uważasz, że jest sensowne kupowanie linii lotniczych American Airlines przy obecnych cenach? Uważam, że kupowanie linii lotniczych jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, dlatego że jest to jeden z najbardziej konkurencyjnych biznesów. Linie lotnicze mają minimalne marże, albo mają minimalne zyski, albo mają minimalne straty. Kupowanie linii lotniczych ma jeden sens. Jeżeli jesteście na takiej pozycji jak Buffett, gdzie linie lotnicze, nie wiem, tąpnęły, akcje linii lotniczych spadły o 75% i wiecie, że zostaną wyratowane z pieniędzy podatników. Wtedy jesteście insiderem, kupujecie to, ale nie pod długi termin, tylko stricte spekulacyjnie pod odbicie, wiedząc, że otrzymacie taką pomoc. Teraz to jest takie pytanie dobre. Co może zrobić początkujący inwestor, który posiada już jakąś wiedzę, wygenerować zyski ponad inflację?
Przecież ja to wszystko opisałem w książce. Pytanie, złoto drogie. No właśnie, względem czego jest złoto drogie? Względem złotówki? Względem waluty, która jest śmieciem? Czy może jest drogie względem akcji amerykańskich? Wystarczy spojrzeć na przykład gold do ratio. Czy urzędy skarbowe mają jakiś wgląd na konta brokerskie? Mogą mieć. Czy jeżeli nie będę rozliczał każdego roku ewentualnego zysku, czy istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś się mną zainteresuje? Oczywiście, jeżeli będziesz chciał zrobić przelew z twojego konta brokerskiego na twoje konto osobiste, to Urząd Skarbowy dostanie taką informację. Z drugiej strony, jeżeli na przykład kupujecie rejty w długim terminie, po to, żeby je sprzedać za ileś lat, no, tak jak ja mam akcję Gazpromu, ileś lat, tak jak mam akcje rosyjskie i wiele, nie wiem, GDXJ, podstawowy pakiet, to są aktywa, które mam od wielu, wielu lat. Tak długo, jak ich nie sprzedam, nie istnieje obowiązek podatkowy. A jednocześnie, jeżeli jesteście polskimi rezydentami podatkowymi i jeżeli otrzymujecie dywidendę, to 15% podatku od tej dywidendy już zostało pobrane. Więc złóżcie tą nieszczęsną deklarację, pokażcie, że 15% zostało pobrane i dopłaćcie tylko 4% i macie święty spokój. Podatki można optymalizować w sposób mądry, ale absolutnie nie powinniście łamać prawa. Zresztą, jeżeli ktoś nie wie, ja mam firmę, która zajmuje się tego typu rzeczami. Wejdźcie na stronę, jak nie płacić podatków. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, zarabiając w PLN i chcąc kupić rejty? Jeżeli kupujecie rejty stricte z Singapuru, to możecie sprzedać kontrakt terminowy na PLN, USD, PLN, Singapur dolar, który będzie zyskiwał wtedy, kiedy będzie złotówka umacniała się w stosunku do singapurskiego dolara. Na szczęście te dwie waluty są dosyć mocno ze sobą skorelowane i nie wydaje mi się, żeby taki hedge miał sens. Z drugiej strony, jeżeli byście chcieli zabezpieczyć się hedgem przy takim ETF-ie jak VNQ czy VNQI, przepraszam, czy DRW, to musielibyście się zabezpieczać na wszystkie waluty krajów, w których on inwestuje, co moim zdaniem jest pozbawione sensu. Kto inwestuje w rejty? Mam na myśli grubasów. No ostatnio coraz więcej insiderów i inwestorów z bardzo dużymi kapitałami przerzuca środki z obligacji właśnie do rejtów. Inwestorzy indywidualni czy inwestują w rejty? Nie spotkałem nigdy małego inwestora, który by w to inwestował. Jaki jest plan na skupowanie rejtu w obecnej sytuacji? Wiecie co, ja kupiłem już pierwszy pakiet i DRW i VNQI. Jak zdążę jutro kupić ładowarkę, co nie jest takie wcale oczywiste, to bardzo możliwe, że jutro kupię któryś z ETF-ów na Singapur. Może to będzie Lion, może kupię w ogóle ETF na całą giełdę singapurską. A może poczekam jeszcze chwilę. Generalnie u mnie zasada taka, jeżeli coś naprawdę mocno tąpnie, to wtedy w ogóle się nie zastanawiam i kupuję. Tak było na przykład z GDXJ, Siliot. Kiedy GDXJ spadł miesiąc temu do 20 dolarów, po prostu kupiłem za duży pakiet. Kiedy innego dnia cena ropy walnęła o 30%, co wyczyściło niektórym konta, po prostu dokupiłem akcji Gazpromu, podwoiłem pozycję. I to jest dla mnie taka naturalna reakcja na jakiś gwałtowny spadek ceny. To, co mamy teraz, no mam z tym problem, dlatego że no o 10% już podrożały te dwa przykładowe ETF-y na rejty w ciągu ostatniego miesiąca i to jest dużo jak na tak niezmienne aktywo. I teraz nie wiem, co dalej. Technicznie, jak przyglądałem się S&P 500, to powinniśmy mieć spadki, ale czy do nich dojdzie? Nikt tego nie wie. Gdyby doszło do spadków, na pewno bym co najmniej podwoił moją pozycję na rejtach. Jeżeli do niej nie dojdzie, dokupię kolejny pakiet, ale na pewno nie dobiję do 20 czy do 25% mojego kapitału. Żeby do tego doszło, musiałby naprawdę być konkretne walnięcie na rynkach. Dobra, ktoś tutaj chciałby kupić mieszkanie maksymalnie za rok, czy poczekać, czy warto? Ja bym zdecydowanie poczekał. I tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem przez najbliższe 6 miesięcy nie będzie dużych spadków. One się zaczną dopiero później, kiedy zwiększy się wolumen transakcji. W tym momencie transakcje, moim zdaniem, staną niemalże w miejscu.
Jaki powinien być optymalny budżet inwestując w REITy? Jest to zależne od tego, jaki macie poziom gotówki. Jeżeli zostawicie sobie 30% w gotówce, to maksymalnie 20% powinien być w REITach. W jakiej skali ryzyka uplasowałbyś REITy? Najwyżej w obecnej sytuacji ryzyka uplasowałbym się, jak dla mnie, surowce. Później najtańsze rynki akcji, później rejty i najbardziej jestem spokojny o metale szlachetne. Czy orientuje się, czy XTB oferuje dostęp do ETF-ów na rejty, a jednocześnie wypłacają dywidendę? Powiem tak, ja współpracuję z Exante i z DIF, dlatego że to jest dwóch brokerów, którzy dają wam dostęp do giełdy w Nowym Jorku, która jest kluczowa. Na rynku ja w tym momencie mogę wymienić 20 kolejnych brokerów i to nie ma żadnego sensu mówienie, czy ten jest dobry, czy ten jest zły, bo mają jedną gigantyczną wadę. Nikt z nich nie daje dostępu do tamtego rynku. W Polsce polski rynek akcji to jest zaścianek. Europejski rynek ETF-ów praktycznie nie istnieje. Albo są to syntetyki, albo mają poukrywane opłaty. W każdym razie 90% europejskich ETF-ów jest bardzo nieprzejrzystych. Amerykański rynek ja tak bardzo wysoko oceniam, dlatego że tam pierwsze ETF-y pojawiły się w latach 70. To jest niesamowicie konkurencyjny rynek. Więc poza cenami, czyli patrz, niskie opłaty, ETF-y konkurują między sobą też przejrzystością, dostępem do informacji. Czy jest możliwość inwestowania w REITy w taki sposób, żeby nie było żadnej dźwigni i aby pracował realny kapitał, który przeznaczamy na inwestycje, tak aby przy spadku cen REITu broker nie zamknął nam pozycji? Kurna, nigdy nie możecie kupować. Może inaczej, kupowanie REITu to jest jak kupowanie akcji. To kupujecie fundusz normalny, który nie jest w żaden sposób lewarowany. Jeżeli ktoś chce kupić sobie CFD, przykładowo za, nie wiem, za 40 tysięcy dolarów, mając na koncie tylko 10 tysięcy dolarów i zastosować czterokrotną dźwignię, to jest sporoniony pomysł. W rejcie nie ma lwaru żadnego, ale też jednocześnie 100% rejtów korzysta z kredytu bankowego po to, żeby podnieść zyski. No bo jeżeli macie, powiedzmy, 6 czy 7% rentowności na najmie, to nie musicie, a jednocześnie kredyt kosztuje was 2 czy 3%, to nie musicie wykładać 100% kapitału. Dam inny przykład. Mam załóżmy miliard dolarów i kupuję za ten miliard biurowiec. Mam z tego 6% rocznie. A teraz drugi scenariusz. Mam miliard, ale kupuję dwa biurowce. Drugi miliard, w przypadku drugiego miliarda posiłkuję się kredytem. I z jednego i z drugiego mam 6%, ale kredyt kosztuje mi powiedzmy tylko 2%. Więc z pierwszego miliarda mojego kapitału mam 6%, z drugiego mam ekstra 4%, różnica pomiędzy 6%, ile mamy rentowności z najmu, a 2%, ile kosztuje mnie kredyt. Więc automatycznie o te 4% podnoszę sobie wyniki mojego funduszu. I taki 50% zalewarowanie, czyli wzięcie kredytu na powiedzmy do 50% jest ok. Dlatego w Singapurze na przykład narzucono ten górny limit. 45% maksymalnie może być ten gearing ratio. W Stanach Zjednoczonych, jak widzieliście, Simon Property Group ma 800. To jest po prostu taka jazda po bandzie. No może i dlatego ten fundusz potaniał aż o 80%. On się wywróci, on zbankrutuje w obliczu większych problemów. Czy do tych większych dojdzie? Nie wiem, ale to nie jest fundusz dla mnie. Fundusze singapurskie mają gearing ratio na poziomie 30 kilku procent, dzięki czemu są jeszcze bezpieczniejsze. Także wy go kupując nie macie absolutnie lewaru. Jak to jest, że chociażby DRW z przykładu dawało przez ostatnie 10 lat średnio 7,7% dywidendy, skoro współczynnik wypłaty dywidendy pokazuje nam jasno, że w tym okresie wypłacają. Nie rozumiem pytania. Dalej. Kupiłem franki po 3,8. Czy to dobry pomysł, żeby zamienić je na złotówki?
Frank szwajcarski jest jedną ze silnie niedowartościowanych walut. Generalnie bankierzy ze Szwajcarii mają gigantyczny problem z jego wyceną i robią co mogą. Wszędzie w mediach przekazują informacje, że frank jest przewartościowany, jest drogi, niedługo będzie krach na franku. Identycznie było przed tym sławnym 15 stycznia. Ale czy do tego dojdzie? Nie wiem. Czy rozłożyłbyś proporcje kolejnych zakupów rejtu DRW w perspektywie kolejnych 12 miesięcy? Może inaczej. Ja w ciągu miesiąca na pewno je dokupię. Pozwolę sobie zapytać, czy pomimo kontango na ropę WTI mogę zainwestować w USO na okres roku czy dwóch lat? No, pewnie, że możesz, natomiast moim zdaniem byłoby to czystym szaleństwem. Jak chcesz, jeżeli, może inaczej, ETN-y nie nadają się do długoterminowych inwestycji, bo jeżeli ropa wzrośnie o 50%, a mamy 60 czy 70% kontango w ujęciu rocznym, to ten fundusz będzie stratny. Jeżeli ropa nie podrożeje tak bardzo, to zostaniecie dosłownie zmieceni ziemi. Ja w tym artykule ostatnim pokazałem, czym się różni inwestowanie w spółki jak Exxon, jak ETF XLE, jak Gazprom od tego typu skrajnie ryzykownych instrumentów. Zadajcie sobie sami pytanie, czy kupilibyście fundusz bardzo perspektywicznych akcji, który ma 60% opłatę za zarządzanie. Dla mnie USO można tylko i wyłącznie w obecnej sytuacji porównać do tego takiego funduszu. Co jest według Twoich statystyk? Jest to według Twoich statystyk czas do inwestycji w metale, surowce, co oprócz tego jest warte uwagi? Najtańsze rynki akcji, rejty. Jakie widzisz perspektywy GDXJ na chwilę obecną? Nie jest za drogo na zajęcie pozycji? Powiem tak. GDXJ podrożał w ciągu miesiąca chyba ze 100%, ale nadal kosztując te 40 dolarów, czy nie wiem ile dokładnie kosztuje, nie przywiązuję do tej uwagi, jest to 1/4 tego, ile kosztował w 2011 roku. W 2011 mieliśmy złoto po 1950, wcale nie dużo w stosunku do tego, co jest dzisiaj, ale mieliśmy ropę po około 100 dolarów, o ile dobrze pamiętam. A ropa stanowi połowę kosztu wydobycia. Zmierzam do tego, że przy obecnej cenie złota i przy obecnej cenie ropy większość firm wydobywczych generuje dużo większe zyski, niż generowało w 2011 roku, a mimo wszystko GDXJ jest tańszy o 75%. Dla mnie to jest przepiękne aktywo do długoterminowego inwestowania. Aczkolwiek jest to coś no, niesamowicie zmiennego i tutaj możemy mieć sowkę rzędu 15, 20, 30%. GDXJ jest tak piekielnie zmienny. Między 20 lutym, kiedy zaczęła się panika, a dnem GDXJ w jednym miesiącu spadł 60%, z 48 do 20. Po to tylko, żeby teraz odrobić w ciągu kolejnego miesiąca większość straty, czyli podrożało 100%. To jeżeli nie przeraża Was taka zmienność, no to kupujecie. Albo kupujecie go stricte z przeznaczeniem kup i zapomnij. Pytanie, czy będziecie w stanie zapomnieć. To jest kluczowe. Dobrze, dobre pytanie. Skoro tak jak wspomniałeś, wartość dywidendy w rejtach na najbliższe w czterech kwartałach będzie niska. Czy spodziewasz się więc dalszych spadków ich ceny? Genialne pytanie. Wiecie co? Nie spodziewam się tego. Jeżeli dojdzie do spadków ceny, to dojdzie w wyniku globalnej paniki. Powiem wam czemu. Największy spadek zysków, może inaczej, najmniejsze zyski spółki ze Stanów generowały w lutym i w marcu 2009 roku. Czyli ich zyski, powiedzmy, spadło o 90% w stosunku do tego, co było rok wcześniej. A mimo to mieliśmy dołek cenowy. Przez kolejne miesiące ceny akcji rosły, mimo że zyski nadal były fatalne. Wiele firm jechało na stratach, a mimo wszystko były tak skrajnie już zdołowane, że ceny po prostu akcji zaczęły rosnąć. W marcu tego roku, wtedy kiedy było dno na akcjach globalnych, współczynnik cena do zysku dla S&P 500
wynosił 122. Wynikało to z tego, że ceny akcji spadły bardzo, chyba około 60%, ale zyski spadły dużo, dużo bardziej. Jeżeli zyski Wam dużo bardziej spadają niż ceny akcji, to jednocześnie rośnie współczynnik cena do zysku. Dlatego też mogą spadać, może inaczej. Ruchy giełdowe wyprzedzają to, co się dzieje w realnej gospodarce. Więc najpierw spadły ceny REITów, a teraz bardzo możliwe, że te niższe wyceny odzwierciedlą dopiero spadki przychodów. No bo ludzie, którzy inwestują w REITy, oni zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że jak zamykasz świat, no to REITy na tym tąpną. Ich przychody bardzo, bardzo gwałtownie spadną. I to już jest wycenione. Czas pokaże, czy mam rację, czy nie. Pytanie, czy uważasz, że scenariusz wojny z Chinami albo Iranem jest realny? Jeśli nawet Trump zapowie wojnę, jakie aktywa zyskają, akcje stracą? Gdyby Trump rozpoczął wojnę, czy to z Rosją, czy z Chinami, to byłby najmniejszy nasz problem. To, czy coś wzrośnie, czy spadnie, to nie będzie miało już wtedy żadnego znaczenia. Powiem wam, tak długo jak Trump jest prezydentem, możemy słuchać o różnych tam zapowiedziach, konflikt, wojna i tak dalej. Nie chce mi się wierzyć, żeby do tego doszło. Bez wchodzenia w szczegóły po prostu. Gdyby Clintonowa była prezydentem, już dawno byśmy mieli jakiś konkretny konflikt na terenie Europy. No i tu Marka muszę zacytować. Zawodowo zajmuję się nieruchomościami komercyjnymi i uważam, że ostatnie wydarzenia to dopiero początek niekorzystnych zmian dla wycen zmian. Czyli rozumiem, że Marek uważa, że zaczną ostro spadać ceny nieruchomości komercyjnych. Z tym się zgadzam absolutnie, tylko ceny nieruchomości komercyjnych niekoniecznie muszą odzwierciedlać to, co się dzieje na rynku rejtów. Cześć, Wexanty jest gwarancja depozytów do 20 tysięcy euro. Okej, u niektórych brokerów jest 100 tysięcy euro, natomiast wystarczy inaczej, jeżeli macie większą gotówkę na koncie niż 20 tysięcy euro, to zamieńcie ją na ETF SHY albo jakikolwiek ETF na krótkoterminowe amerykańskie obligacje i on wtedy jest całkowicie chroniony. To już jest equity, a nie gotówka. Dalej. Czy po takiej przecenie ETF SRED i możliwości pożyczek około 0% ten ETF może okazać się dobrą okazją inwestycyjną? Tak, zdecydowanie. Uważam, że SRED może przy obniżkach stóp procentowych i po uspokojeniu sytuacji, przy uruchomieniu masowego skupu MBS-ów, czy Mortgage Backed Securities przez Fed, ten ETF może podrożyć 200 czy 300%. Ale jest to stricte spekulacyjne aktywo. Ja go pokazałem i omówiłem dzisiaj, dlatego że on w nazwie ma w REIT. I nie chciałbym, żeby ktoś go kupił nieświadomy i później zastanawiał się, czemu jednak ten REIT zbankrutował. Jak to jest możliwe, że REIT bankrutuje? Bo normalne REITy, które inwestują w nieruchomości komercyjne, nie mają praktycznie możliwości. A, i przepraszam, to REITy z Singapuru, z Hongkongu, które mają bardzo rozsądny poziom zakredytowania, ten gearing ratio. Bo taki Simon Property Group jak najbardziej może zbankrutować. Tak samo jak mortgage rates. Natomiast zwykłe rejty inwestujące w magazyny, w powierzchnię handlową, moim zdaniem, które mają niski poziom długu, są bardzo bezpieczne. I takie zdecydowanie aktywa powinniśmy wybierać. Pytanie jest, jak to możliwe, że świat pompuje miliony, czy miliardy czy biliony w gospodarkę i nie wywołało to inflacji? Jak to nie wywołało inflacji? Dołek inflacyjny mieliśmy w 2015 roku. Pokazywałem wykresy, które pokazywały też globalną inflację, jak ona rosła. Nie mamy jeszcze bardzo wysokiej inflacji, ale to się zmieni, dlatego że w latach 2008-2019 95-98% całego dodruku szła na rynki kapitałowe. Do rynków obligacji w zdecydowanej większości, w mniejszej części na mortgage backed securities, czyli te hipoteki. Trochę szło do obligacji korporacyjnych, trochę do akcji, trochę do REITów w Japonii. Natomiast teraz dodruk idzie do realnej gospodarki. No, finansujemy deficyt w Polsce, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych dodrukiem, czyli zwiększamy podaż waluty w bardzo gwałtownym tempie.
Na razie będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, więc cyrkulacja pieniądza jeszcze bardzo zwolni, dlatego że inflacja jest wynikiem dwóch rzeczy: ogólnej ilości podaży waluty oraz tempa cyrkulacji. Więc póki jest depresja, póki ludzie nie mają pracy, no to każdy będzie 10 razy oglądał każdego dolara, nim go wyda. Natomiast jeżeli się sytuacja w gospodarce poprawi i banki drastycznie zwiększą do tego czasu ilość waluty w obiegu, i jeżeli w efekcie poprawienia się sytuacji gospodarczej tempo cyrkulacji zacznie rosnąć, to wtedy dopiero inflacja wystrzeli. Jens Weissmann, jeden z chyba najlepszych bankierów centralnych, z jakim się kiedykolwiek zetknąłem, to jest dawny prezes Bundesbanku, kiedyś stwierdził, że inflacji nie widać, nie widać, nie widać do momentu, kiedy ona wystrzeli i nie jesteś w stanie już jej kontrolować. I to jest naprawdę mega trafne określenie. Gdzie najlepiej kupić ETF? Mieszkam w Szwajcarii. Co mogę polecić? Wiesz co, z banków szwajcarskich nie jestem ci w stanie żadnego polecić, dlatego że może inaczej, jeżeli na przykład mieszkasz w kantonie Zurich, no to może inaczej. Od razu mi przyszło do głowy Zürcher Kantonalbank, który jest jednym z sześciu najbezpieczniejszych banków na świecie. To jest jeden z sześciu banków, który w kryzysie po Limanie nadal utrzymał potrójne A. Natomiast jakie mają opłaty, nie wiem. Ja przez wiele lat korzystałem z AIG Private Banking. Później po bankructwie AIG to się zmieniło na Falcon Private Banking. Ale problemem szwajcarskich bankierów jest to, że mają wysokie opłaty. No jest custody fee czy na poziomie 0,4% rocznie. To jest trochę bez sensu. Musisz sam po prostu przejrzeć ofertę. Swoją drogą nie wiem czemu, mając podanych na tacy DeFi i ex-ante, szukać czegoś w Szwajcarii, gdzie mamy bardzo, bardzo drogich brokerów. Słuchajcie, jedna rzecz. Zostało mi 9% baterii, więc bardzo możliwe, że za jakiś czas mnie utnie. Jedną rzecz od razu chciałem przekazać, nim bateria padnie. Do 15 maja większość osób, która kopiowała moje ruchy, ma jeszcze ten dostęp. Bardzo dużo maili z pytaniami schodzi. Najprawdopodobniej, jeżeli uda mi się przerobić platformę, a mam teraz ogrom pracy, to na początku maja puszczę. Pierwsza rzecz, idzie to tylko albo do ludzi, którzy kupili kiedyś i przeszli przez szkolenie Inteligentny Inwestor, albo dla osób, które kupiły książkę. Jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, nigdy nie będzie miał dostępu do kopiowania, bo po prostu sobie krzywdę zrobi. Więc na początku maja powinna być taka informacja. Jeżeli się nie wyrobię, to po prostu przełożę ludziom, którzy mają do tej pory kopiowanie, kolejny miesiąc i zrobię to na początku czerwca. Także jeżeli kogoś to interesuje, to po prostu niech sprawdza skrzynkę mailową. Dalej. Tu znowu pytanie o GDXJ. Czy orientowałeś się może, czy jest możliwość inwestycji w rejty, ale nie przez produkty notowane w USA, tylko notowane na giełdach europejskich, jak Niemcy czy UK? Wiesz co, na pewno na giełdach europejskich są notowane jakieś europejskie rejty. Nie wiem, czy są ETF-y na rejty. Jeżeli są, to przejrzyj je bardzo dokładnie. Zobacz, czy nie ma opłat za zarządzanie. Może inaczej, opłaty za zarządzanie będą, tylko pytanie jakiej wysokości. Myślę, że to mogą być naprawdę bardzo, bardzo konkretne opłaty. No generalnie produkty europejskie przez mniejszą konkurencyjność są dużo, dużo droższe niż produkty ze Stanów Zjednoczonych. Dobra, patrz dalej. Co myślisz o inwestycjach w spółki technologiczne? Netflix, Google, Intel. No. Genialny pomysł. Pokazałem wam, w jaki sposób, jak bardzo są przeszacowane akcje amerykańskie. W książce czy na blogu macie kilka wykresów pokazujących, jak bardzo są przeszacowane spółki typu growth względem spółek value. Pokazywałem też wielokrotnie, jak to przez 15 lat musieli czekać ludzie, żeby odzyskać w ogóle kapitał, którzy zainwestowali blisko szczytu ze spółki modne z Nasdaqa w 2000 roku. Jeżeli ktoś chce, no to ja nie będę nikomu absolutnie bronił tego typu inwestycji. Co uważasz o ETF-ie call? Tak, żeby rozjaśnić sytuację. ETF call, KOL, to jest ETF inwestujący w spółki wydobywające węgiel.
To jest bardzo duży ETF notowany na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Teraz tak, myślę, że po kryzysie będzie mniej źródeł kapitału na drogie inwestycje i nastąpi powrót do prostych, tanich źródeł. Dokładnie to, o czym pisze Kamil, pokrywało się z polityką Trumpa, który zaraz po tym, jak został wybrany, stwierdził, że gospodarka jest najważniejsza, a nie prawa do emisji CO2, zresztą na który głównie to Goldman zarabia i mało mają one wspólnego z ochroną środowiska. W każdym razie im gorsza jest sytuacja ekonomiczna, tym silniejszy jest właśnie nacisk na wykorzystywanie dostępnych i tanich źródeł energetycznych. Dzisiaj Trump wypuścił tam taki dekret chroniący amerykańskich producentów uranu i to jest akurat mega fajne dla spółek uranowych, które mamy w portfelu, a które były niesamowicie zdołowane. I to jest coś, na co czekaliśmy, na co myśleliśmy, że nastąpi 3 miesiące temu. Także ruch w kierunku taniej energii oficjalny dzisiaj właśnie nastał. Czy dojdą takie zmiany na węglu? Powiem tak, coal jest dzisiaj wyceniany chyba na... On spadł względem 2011 roku, chyba z najpierw spadł z 93-94%. Ostatnio dosyć mocno odbił. I powiem tak, jeżeli technicznie on wyjdzie z tego kanału spadkowego, a u mnie Tomek pilnuje takie rzeczy, to bardzo możliwe, że w niego zainwestuję, ale nie wrzuciłbym więcej niż 1% kapitału i tą inwestycję traktowałbym bardzo, bardzo spekulacyjnie. Tu jest możliwy zarówno dalszy spadek o 50-60%, bo wiele tych spółek może zbankrutować, jeżeli ceny węgla będą jeszcze nadal spadać, jak i wzrost o 400 czy 500% w efekcie kolejnych hossy surowcowej. Artur pyta, kiedy będzie dostępny ETF na SWIG 80? Wiesz co, kolejne 2 miesiące straciliśmy ze względu na koronawirusa. W Estonii po prostu nie można było nic załatwić. Ja też ze względu na ogrom pracy nie naciskałem, więc myślę, że w okolicy czerwca coś napiszę, chociaż z drugiej strony jak wypuszczą nas wreszcie z domu, no i to nie wiem, czy będę miał jakąkolwiek ochotę do pracy, zwłaszcza, że teraz jesteśmy na etapie testów tego sławnego Tindera dla metali, więc te ETF i na WIKO 80 i na globalne rejty, bo też o czymś takim myślę, musi jeszcze chwilę poczekać. Dalej, czy nie uważasz, że to jest dopiero początek spadku wartości rejtów? Mam na myśli skutek spowolnienia nieruchomości. Słuchajcie, jeżeli chcecie inwestować w nieruchomości czy w rejty, to musicie brać to pod uwagę. To, że coś spadło o 30% w obliczu potencjalnej, bardzo silnej bessy, to jest żaden spadek. Te rejty mogą potanieć o kolejne 25%, może o 30% i nie było to by absolutnie nic takiego nadzwyczajnego. Zobaczcie sobie później, odpalcie nagranie i zobaczcie, jak silnie potaniały rejty w 2008 roku. Nie mówię, ile procentowo spadły, bo nie dokopiecie się najprawdopodobniej do wielu tego typu informacji, ale zobaczcie, jak wysoki był poziom dywidendy, jak niski był współczynnik cena do wartości księgowej. Także tu jest jeszcze potencjał do spadku. Pytanie tylko, czy do tych spadków rzeczywiście dojdzie. Co uważasz o platformie Bullion Vault? Ona tak praktycznie dla mnie nie ma znaczenia, dlatego że złoto ja osobiście wolę kupować w formie fizycznej. Jeżeli mam kupić srebro, to też wolę fizyka w magazynach bezcłowych bądź masterboxy. A gdybym miał korzystać z tego typu platform, to zdecydowanie wybrałbym singapurski Bullion Star, który ma nieporównywalnie lepszą ofertę niż Bullion Vault. Czy analizowałeś jakieś ETF-y na Austrię? Najprawdopodobniej jedyny ETF, jaki jest na Austrię, to jest ETF iShares'a, EWA, który tam wam przerzuciłem. Innych nie sprawdzałem, ale to tak naprawdę, szykując prezentację, zobaczyłem, o, Austria jest mega wysoko w tym rankingu, przyjrzałem szybko główne wskaźniki, wpisałem to sobie do kalendarza, żeby to ogarnąć jutro, plus tam zrobiłem wam te screeny. Nic więcej nie zrobiłem odnośnie Austrii. Poza tym, że na bieżąco mam informację, że jednak
jest to kraj mega, mega dobrze zarządzany na tle skostniałej Europy. Czy mógłbyś się odnieść do ETF-ów, które w dużej mierze są skupione na rejtach industrial? Uważam, że mają dużo lepsze perspektywy niż branża hotelarska czy galerie handlowe. Natomiast uważam, że jednocześnie, skoro ja wiem takie rzeczy, to ludzie, którzy się specjalizują w inwestycjach w rejty, też to wiedzą. I myślę, że ETF-y typu industrial dużo mniej tąpnęły niż ETF-y na przykład hotelarskie. Co myślisz o akcjach w polskie firmy? Tak naprawdę, gdybym dzisiaj miał wybierać jakieś polskie firmy, to pewnie byłoby to PKO, drugie PKO i PZU. Nie wiem, czy w coś więcej bym zainwestował. Dobra, tutaj dostałem informację od chłopaków z teamu. W błąd was prowadziłem. EWA to jest ETF na Australię. ETF na Austrię to jest EWO. Więc mała korekta. Sorry. Co myślisz o kupnie PSLV przy obecnej cenie? Nie mam praktycznie żadnych inwestycji. Zaczynam. Patrząc na Gold Silver Ratio, jest tani, ma potencjał. Pierwsza rzecz, no to PSLV już nie jest tak tani jak po raz pierwszy, kiedy o tym informowałem wtedy. I był tańszy w ujęciu, srebro było tańsze w ujęciu dolarowym i mieliśmy przede wszystkim chyba 10% dyskontu. Natomiast ostatnio jak sprawdzałem, to już chyba była 1% premii. To jest i tak nadal nic w porównaniu do premii, jakie się płaci za nabycie fizyka. Długoterminowo uważam, że to jest świetna inwestycja, natomiast z wystrzałem pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać chwilkę. Czy na DIF-ie mogę kupić ETF-y na rejty? Dobra, to już mówiłem. Tam inaczej, DIF wam daje dostęp do pełnej giełdy w Stanach Zjednoczonych, bez żadnych ograniczeń. Jak widzisz inflację w strefie euro? Będzie przyspieszać, a czy gdy inflacja rośnie, a stopy procentowe spadają lub są stałe, czy warto brać kredyt na 30 lat? Powiem wam tak, ja jestem mega przeciwnikiem brania kredytów, a mimo to, widząc jak wygląda obecna sytuacja, no inaczej, dla osób, które nie wiedzą, ja od wielu lat mieszkam na Majorce i zawsze wynajmowałem tutaj dom, dlatego że wynajem długoterminowy drogich nieruchomości jest tutaj mega, mega tani w porównaniu do ceny nieruchomości. Inaczej mówiąc, drogie nieruchomości, ładne domy mają tutaj negatywną rentowność, czyli koszt po jakiej cena, po jakiej można taki dom wynająć, absolutnie nie rekompensuje utraty wartości, no bo każdy dom się starzeje, użytkowania czy podatki od nieruchomości są na tyle wysokie, że trzymanie tutaj, kupowanie drogiego domu mija się całkowicie z celem. Natomiast widząc, co się dzieje na rynkach kapitałowych i widząc, jaka rzeź jest tutaj, w związku z tym, że no 70% osób pracuje w branży turystycznej, czyli patrz, nie będzie tej miało pracy. Zastanawiam się, czy nie kupić działki i czy nie zamówić sobie domu w technologii drewna księżycowego. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, może poczytać sobie. To jest jedyna technologia, w której chciałbym sobie postawić dom. I na pewno zakredytowałbym się najbardziej, jak tylko byłbym w stanie, na zakup działki, na budowę domu. Wziąłbym kredyt o stałym oprocentowaniu i przypuszczam, że płaciłbym jakieś 1,5% odsetek rocznie z kredytem zablokowanym na 20 czy 30 lat, który mi się zdewaluje co najmniej w 50%. I to jest właśnie sytuacja, w której chciałbym skorzystać z kredytu. Ktoś pyta, gdzie szukać ETF-u na Austrię. Generalnie jest mega prosta zasada. Jeżeli chcecie, nie wiem, szukacie ETF-u na dany kraj, niech to będzie Austria, wpisujecie na Google Austria ETF. Wyskoczy wam pewnie w wyszukiwarce stronę ETFDB, ETF.com. Wyskoczą wam też strony emitentów. Czyli jeżeli jest to EWA, czyli ten ETF na Austrię, to wyskoczy wam strona iShares'a. Jeżeli wpiszecie to samo, nie wiem, Russia ETF, wyskoczy wam Vanek. Jeżeli wrzucicie Emerging Markets ETF, wyskoczy wam ten Global X. Czyli poświęćcie godzinę na to i zobaczycie, że możecie naprawdę dokopać się do mega fajnych informacji odnośnie ETF-ów. Najlepsze informacje zawsze nie są na tych stronach, które zbierają wszystkie strony do kupy, jak ETF czy ETFDB, tylko na stronach samych emitentów.
Słuchajcie, odpowiedziałem na wszystkie pytania, które miałem na liście. Bardzo chciałbym odpowiedzieć Wam na jeszcze pozostałe pytania, no tylko mam ten problem, że zostało mi 7% baterii, więc zastanawiam się, co z tym zrobić. No właśnie dostałem komunikat, bateria rozładowana. Zróbmy tak, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, na które nie odpowiedziałem, prześlijcie je do nas. Na czacie zaraz chłopacy napiszą Wam maila, na którego to przesłać. Puścimy to wtedy do jednej osoby. Ktoś to obrobi, a ja spróbuję Wam nagrać dodatkowy materiał. Nie obiecuję, że to zrobię, bo mamy ostatnio ogrom pracy i mało z czym jesteśmy w stanie się wyrobić. Natomiast jeżeli będę miał czas, to spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Także kończymy w takim razie. Wow, 1500 osób jeszcze prawie z nami zostało. Dzięki wielkie Wam za te 2,5 godziny. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Ja tymczasem jeszcze nie wyłączam webinaru, żebyście mogli sobie zerknąć na czacie na adres, na który możecie wysłać pytania. Chłopacy, Marcin, Tomek, spróbujcie to wkleić. Bądź jeżeli z jakiejś przyczyny to się nie pojawi na czacie, to wrzućcie to po prostu przez zakładkę kontakt. OK, już się znalazło. kontakt@inteligentnyinwestor.pl. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. No i pewnie do usłyszenia na kolejnym webinarze. Trzymajcie się.